Jednym ze sposobów, który dałby Nagrodę Nobla Polakom, uwaga, zdradzam tutaj pomysł, ale ja go śmiało zdradzam, bo ja chcę, żeby ktoś go zrobił, bo on jest tak trudny do zrobienia. Więc jest to stymulacja światłem, ale poprzez włosy. Czyli trzeba by zrobić jakieś odpowiednie światłowody z odpowiednimi laserami, z odpowiednimi długościami fal, które by poprzez włosy bezpośrednio w odpowiednie rejony. Przekazywały informację do odpowiednich ośrodków. Dzień dobry, witamy serdecznie, wywiadowcy podcast na dachu, cykl Lepsi ludzie. Dawno nas nie było w tym cyklu, przepraszamy, ale za to jak już wróciliśmy, to z przytupem to z przytupem, więc jesteśmy aż zestresowani, bo mamy, mamy taką tutaj kobietę piękną, cudowną, inteligentną i o że właściwie to Arak może przedstawić, bo ja nie mam słów. Doktor Agata Kołodziejczyk specjalizuje się w neurobiologii, astrobiologii, innowacjach. Pierwsza Polka w Advanced Concept Team Europejskiej Agencji Kosmicznej. Autorka książki Kosmos w praktyce. Bardzo polecamy, bo to jest to nie jest książka stricte naukowa, tylko to jest poradnik dla każdego właściwie. W praktyce. I, i to jest y, świetne. Y, no i tak, modtem książki jest marzenie: to nie to, o czym śnisz, ale co spędza sens powiek. Co pani doktor, ale przyszliśmy na ty przed, tak. przed y, spotkaniem, także już mogę co spędza i sens powiek. Witam serdecznie Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło i chciałam tylko jedną poprawkę wnieść, że nie jestem krętnie. pierwszą Polką w Advanced Concepts Team, tylko pierwszym biologiem okay. w Advanced Concepts Team i faktycznie to jest bardzo niesamowite, dlatego że myślałam, że biolog w ogóle w kosmosie nie ma sensu bytu, bardziej osoby matematycznie jakby nastawione. Fizycznie, chemicznie, no ale na pewno nie biologicznie. A tu się okazało, że można. Jeśli chodzi o poradnik, to tak, to bardzo lubię pisać książki, tak pod kątem moich dzieci, które niestety już książek nie czytają. I bardzo się zastanawiałam, jak zrobić pracę taką, która ich będzie inspirowała, a zarazem nie będzie powalała ilością znaków. To ważne <laughs> dla dzieci. Tak. Tak. I no oczywiście dzieci są znudzone monotonią życia codziennego, bo muszą jeździć i sterować dronami przy misjach stratosferycznych, ale jakoś tam zaszczepiona jest ta inspiracja, także zobaczymy. Tak. Czyli skoro o dzieciach, to my od razu do dzieciństwa. I czy kosmos da się wystać z mlekiem matki? Oj, ja myślę, że tak, dlatego że wszyscy jesteśmy stworzeni z pyłu. Gwiazdowego. Po prostu jesteśmy częścią uniwersum, jesteśmy stworzeni z atomów, które powstają w gwiazdach. No więc jako naturalnym procesem to mleko też powstaje z atomów, z gwiazd. Więc oczywiście jak najbardziej jest to prawidłowa odpowiedź. Ale ty nie mogłaś uciec przed tym swoim przeznaczeniem, prawda? Bo twoimi rodzicami są Bogdan i Magdalena Wszułkowie i to są po prostu naukowcy, astronomowie. To nie są może naukowcy, ale mhm. tak, są astronomowie i ja bardzo chciałam uciec. Wy sobie nie wyobrażacie, jakie było moje dzieciństwo. Moje dzieciństwo wyglądało tak, że chodziło się do szkoły, to była przyjemność. Chodziło się do szkoły muzycznej, to też była przyjemność, i się wracało do domu, i trzeba było iść na obserwacje. Astronomiczne, bo to Saturn właśnie teraz jest do obserwacji, to ta faza Księżyca, gdzie widać bardzo dobrze kratery, bo Księżyce Jowisza teraz się ustawiły w jednej linii, więc koniecznie trzeba to zobaczyć, co zobaczył Galileusz. I cały czas po prostu coś. Oczywiście. Jak... Bo tata budował obserwa... prywatne obserwatorium. A tak? właśnie to chciałam powiedzieć, że mhm. moje wakacje to nie były takie wakacje, jak mają normalni ludzie, tylko to była budowa mięśni. Ja się wstydziłam w liceum po prostu w, w, krótkim koszul... w krótkiej koszulce chodzić, żeby nie pokazać, że mam większe mięśnie od facetów. Bo właśnie każde wakacje ja budowałam, stałam przy betoniarce i robiłam beton. Do, do tego obserwatorium. I po prostu to było niech żyje papież. Ta, ta betoniarka cały czas tak chodziła i się tak stało 8 godzin, to po pewnym czasie ten cykliczny dźwięk mhm. przeradzał się w słowa. I ja tylko cały czas słyszałam, niech żyje papież, i tak w, ten, w, w tym było? stylu zbudowaliśmy tak, ty, 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 bo tam były te kamienie, te wszystko, żwiry, piachy, mhm. wiecie. Czyli Więc, takie dzieciństwo. Czyli fitness od dziecka. Więc e, dzieciństwo miałam bardzo pracowite i to mnie, na, to mnie faktycznie ukonstytuowało tak, że ja teraz nie umiem odpoczywać. Na przykład, moja rodzina bardzo mnie za to nie lubi, bo właśnie każde wakacje to o, wreszcie będziemy coś robić w Habitacie robimy nowe czujniki, robimy nowe coś. A czyli dzieci to, nie co... chcą odpocząć. Okay, czyli to, co rodzice, ten, ten model, który rodzice tobie sprzedali, ty sprzedajesz dalej. I u was, jak widać, nie ma ucieczki. I twoje dzieci teraz, niech żyje papież, niech żyje papież. <noise> tylko, tak? tylko w habitacie rob... Zaraz nie robią Nie robią betonu, nie okay. robią betonu, niestety. Ja, ja im mówię, słuchajcie, ja tu nie mam takich trudnych rzeczy do zrobienia, mam coś łatwiejszego, zróbmy sobie kosmetyki z kombuczy. Mm -hmm. O, proszę, Alicja, robisz krem. Dzisiaj robimy krem z kombuczy i będziemy robić maseczki takie, że będą tutaj wszystkie pryszcze nam znikną. Mm -hmm. I faktycznie robimy te testy, mamy startup kombuczowy, robimy te kosmetyki, a dzieci, nie, nuda. Więc nie jest to tak łatwo. Ja Do bym betoniarki musiała... trzeba by je może. Mm, też boję się, mm. że, że ciężko. No, właściwie robienie kremu to taka betoniarka, tylko to, zamiast betoniarki to blender, tak. prawda? Więc to też... Kręcenie. Nie, nie ma ucieczki przed kręceniem, ale tak. Twoje rodzeństwo też poszło w naukę, i nie uciekli. Tak, i nie uciekli od tej astronomii, prawda? No, Daleko. Mój ojciec, niestety, to, to jest osoba, przed którą się nie da uciec. Mhm. I na pewno dużo zawdzięczamy to jemu. Nawet mama biedna nie mogła od niego uciec. Do, do teraz są małżeństwem. Spróbowałaby. Także, no, u nas na pewno to, to takie twarde wychowanie spra sprawiło, że, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Także dopiero teraz, mając sama dzieci, widzę, że to nie było głupie, aczkolwiek, no, tak jak mówię, nie było lekko. My nie mieliśmy normalnych wakacji, nie mieliśmy normalnego życia mhm. mm, i dobrze, że tata nas cisnął. Ja niestety nie mogę tak cisnąć, jak ojciec, bo już teraz na przykład nie wolno używać przemocy fizycznej albo nie wolno stosować jakichś takich silnych psychologicznych mhm. bodźców, że jesteś beznadziejny, beznadziejna. Prawda? Nie ma takiego jakby Aha. negatywnego inspirowania. E, trzeba wszystko marchewką teraz załatwiać. No i to jest dużo cięższe. Dużo. Ale tak. dzięki twojemu tacie spotykamy się z tobą, czyli krótko mówiąc, <grym> tak. i mezarkiem nie uciekliśmy przed twoim tatą. <grym> to że, prawda, nie, nie da. Się, nie da się Ale jesteśmy. Się pozdrawiamy serdecznie i teraz e, jeśli dobrze przeczytałem, siostra jest też astronomem, czy też astronomką. Chciała tak, być matematykiem, by... ale mhm. ojciec odpowiednio wyprostował jej wizję na tak. przyszłość. A brat jest inżynierem, ale też <grym> pracuje w technologiach <grym> kosmicznych, tak? Brat w pewnym momencie tak pracował. No, ojciec powiedział, że masz przyjechać, bo trzeba zrekonstruować i anteny. I kto mi pomoże, jak nie ty. Nikt się na tym nie zna. Poza tym nikt mnie nie słucha. Ty jesteś tu moim synem i masz robić to, co ci każę. <grym> Także dzięki temu mój brat się nauczył całkiem ciekawego fachu, dość oryginalnego, jeśli chodzi o tutaj ten rejon Europy. Natomiast on, że rzadko się składa takie wielkie teleskopy, więc mhm. oczywiście nie jest to jego praca. Natomiast ma teraz własną firmę i Robi różne rzeczy. Można powiedzieć, że jest taka złota rączka do różnej mechaniki, różnych takich systemów, które tam trzeba gdzieś złożyć. I co ty się nie buntowałaś przeciwko temu? No jak nie. Ja z definicji jestem buntowniczką, mhm. em, ale taka bardziej filozoficzna buntowniczka. I, I dlatego wybrałaś się na teologię. Tak, na przykład. Na przykład, bo ojciec koniecznie mówił, że ma być matematyka, fizyka. Oczywiście, astronomia, to jest królową nauk i nie ma innej lepszej. Natomiast, no, tak jak mówię, no, ja już miałam jej dosyć i mówię, nie, ja wolę coś przyziemnego, coś, co jest namacalne i przede wszystkim, gdzie mogę się wyżyć ze swoją empirią, bo jestem empirykiem, lubię coś dotykać, badać, eksperymentować. Gwiazdy pięknie jest je obserwować, ale nie można ich dotknąć, nie można faktycznie tam gdzieś się zjawić na nich, no bo oczywiście jest to wbrew prawom fizyki. I dlatego. To wszystko tak się wydarzyło, że poszłam najpierw na biologię, bo mówię, jak poznam biologię, to, to poznam pewne procesy uniwersalne, które mimo wszystko są w tym wszechświecie, a nie w innym. I w sumie można to naciągnąć, że to też jest jakiś związek z kosmosem, więc Tata nie będzie tam narzekał, a ja będę miała święty spokój, będę mogła coś dotknąć. No i on się zabawiał z teleskopami, ja z mikroskopami, uh -huh. czyli w sumie też zwierciadła, też no tak. optyka. Mówię, jeju, przecież ja, robię, ja to robię dokładnie to samo, co ojciec, tylko, tylko w innej skali. Stronę. Ja mówię, jeju, ale, ale. Chciałam, chciałam go oszukać i nic z tego. A teologia była na drugą nóżkę? A teologia cóż, mój ojciec znowu o astronomii mówi, że ma bardzo ścisłe powiązania z wiarą. Jeżeli my mówimy o zmartwychwstaniu, to że niby ludzie idą do nieba, prawda? Czyli tam, gdzie astronomowie tak. głównie urządują. <laughs> tak? Więc oczywiście myślę, że tutaj też związek był z taką. Filozofią nieba, filozofią tego, co będzie właśnie z naszymi cząsteczkami po tym stanie, jakim teraz się znajdujemy, czyli jako byt ludzki, fantastyczny, z wieloma warstwami, bo to są nie tylko warstwy fizyczne, ale też elektroniczne, elektryczne, elektrochemiczne. Mówimy o jakichś takich emocjonalnych tutaj częściach człowieka, no i o tych duchowych już najwyższych więc oczywiście teologia też miała dotknąć tych efektów specjalnych w neurobiologii. O. W końcu wylądowałam u różokrzyżowców, bo o. tam uczyli praktyki, na przykład telepatii. Czyli to już były te efekty specjalne, które no, tak normalnie w, dla normalnego człowieka, katolika, praktyka są właściwie nieosiągalne. Nie tak. ma ksiąg, gdzie jest napisane dokładnie y, sieć. Tyle czasu, jak dzwoni telefon, to się domyślaj, jak kto dzwoni, najpierw zanim odbierzesz słuchawkę, prawda? Mhm. Konkretne, proste reguły, no tego nie ma, a tam były. I podobało się trochę przez. Mi się no, podobało do pewnego momentu, gdzie zauważyłam, że niestety nie ma backgroundu naukowego i hmm. że tutaj bardzo dużo jest jednak manipulacji. A ja nie lubię kłamstwa. no Tutaj odzywa się we mnie taka moralność naukowca, tak. że trzeba podążać za prawdą, przynajmniej starać się podążać za prawdą i nie manipulować ludzi. Um, przynajmniej no, starać się jak najwięcej tej prawdy wyjawić, e, którą. Którą trzeba wyjawić. Ja mam tu cytat z doktora Gaty Kołodziejczyk, który łączy teologię z nauką i z biologią, i nie tylko. Godzina w kościele to świetna szczepionka. O tak. To są te dwa światy pięknie połączone w jednym krótkim cytacie. Tak, yy, ja wiem, że naukowcy mają całkiem inne spojrzenie na rzeczywistość. <noise> I my, jak chodzimy do kościoła, to nie chodzimy tylko, żeby pięknie śpiewać na głosy, żeby tutaj się fascynować harmonią yy, albo hipnozą całego społeczeństwa, które się znajduje, bo organy robią indukcję tam w mózgach i w ogóle jest mhm. ciekawie. Jakieś synchronizacje myśli i tak dalej. Natomiast oczywiście to jest też ciekawe, ale z punktu znowu makro, mikroskopowego bardzo ciekawym aspektem jest taka zbiorowość. To, co w ostatnich latach bardzo się osłabiło ze względu na pandemię, i to, co ta zbiorowość nam daje, właśnie poczucie wspólnoty. Jakby tak rozłożyć na czynniki pierwsze, co jest tą wspólnotą, to, że razem śpiewamy, że jest jeden, je, większa amplituda drgań, co to znaczy ta wspólnota? I się okazuje, że wspólnotą może być wymiana właśnie różnych mikroorganizmów. Każdy z nas, oprócz tego, że jest. Genetycznie człowiekiem e, posiada bardzo dużo symbiontów, bardzo dużo organizmów, dzięki którym jesteśmy kim jesteśmy, możemy trawić różnego rodzaju jedzenia. Czyli te bakterie, grzyby, które tak. są w nas. różnego rodzaju choroby. No, nie chodzimy do przedszkola, żeby co chwilę przynosić jakiś nowy wirus albo nową bakterię i się na nią uodparniać aczkolwiek ja mam dzieci jeszcze przedszkolne, szkolne, więc cały czas coś jest coś na nowego. tapecie. Nie ma, o, tak. nie ma spokoju. Tak. Ale przez to ja na przykład nie choruję, bo mój organizm jest już, ta, jest już tak wprawiony w tych wszystkich mhm. rzeczach, że ja tylko pytam, ok, masz bąble, masz to, masz to, dobra, to już wiemy, co to jest. Ale tak, bo my byśmy chcieli przejść od tej biologii do, do kosmosu, ale to musimy chyba przez Powiekę muchy, prawda? Bo inaczej to się nie da? Czy... Myślę, że fajnie by było tak przez, mu... to, to, przez muchę. To spróbujmy, bo Ciebie wywiało z, tej, z Polski do Szwecji, żeby tam dalej prowadzić swoją karierę biolożki mhm. i tam zajęłaś się badaniem oka muchy. Tak jest. Ja już oko no to muchy… To były chyba dwie muchy, tak? O, znaczy tak, mucha nawet owocówka. nawet tu macie takie i ładne i jak mucha, oczy muchy mi się Plujka, jeżeli dobrze pamiętam, czy nie, czy nie dobrze. Plujka też była. Właśnie. Tak, ale to moja a ty drugiej nie pamiętasz, bo plujka to była. Drosophila to melanogaster, zwykła a, mucha no, nie owocowa. Właśnie o to chodziło. Ale my w Szwecji ją nazywaliśmy bananfluga, o wiele fajniej, bananfluga. Fajnie. Dobrze. Tak. Czyli latający Więc, banan. Tak. Bardzo dziwnie Szwedzi mają skojarzenia, ale w każdym razie. Tak, pracowałam jakby była to kontynuacja moich badań na Uniwersytecie Jagiellońskim z moją kochaną panią promotor Elżbietą Pyzą. Bardzo dużo, notabene tu chciałabym zwrócić uwagę, mhm. studentów nie docenia tych wszystkich swoich opiekunów naukowych w Polsce, którzy wypychają ludzi za granicę na wspaniałe uczelnie i później oni nigdy nie wracają i nawet nie powiedzą dziękuję. I ja tutaj Wtedy chciałam zwrócić uwagę, że mhm. fajnie by było naprawdę takim profesorom później powiedzieć, że dziękuję za tą Bardzo całą dziękuję. moją karierę. I ja właśnie tutaj zawsze, zawsze dziękuję pani profesor, bo ja się nie dostałam na doktorat na Uniwersytet Jagielloński. Ale że cały swój wolny czas, no jak nie przy betoniarce, to spędzałam w jej laboratorium, mhm. właśnie na oczach muchy, robiąc różne eksperymenty, to ona stwierdziła, że nie, że nie warto jakby marnować takiego potencjału, uwierzyła we mnie i to jakby nawet to, że nie wiedziałam, ile genów ma człowiek, bo tym mnie uwalili na egzaminie doktoranckim, mhm. to i tak wylądowałam szczęśliwie na uczelni w, no, w Sztokholmie, gdzie Noble rozdają, więc już lepiej nie mogłam trafić. A ile ma? Ile ma genów? Nadal nie wiem A, i nie będę wiedzieć. Ja po specjalnie prostu nie, się bo zaparłam. się nie da tego zbadać. Ponieważ uważam, stresu. że. Takie podawanie liczb, zwłaszcza jak się jeszcze wszystkiego nie wie, to jest bardzo właśnie nieprawdziwe. I tutaj mamy różne formy splicingu, różne formy jakby nadbudowania genów. I jeżeli ktoś powie, że taki mamy genotyp i koniec, to to jest takie trochę nie fair. I no niestety, ja też je, jak jestem, jak się zaprę, to się zaprę. No i świetnie. Tak. Widzimy. Po kimś to mamy. To... <noise> oj tak, oj tak. I, i, no więc, czyli szczęśliwe niezdanie tutaj, nie dostanie tak. się na doktorat i do Szwecji. I tam to oko muchy okazało się, że... No tam, jest... ojej, tam w ogóle wspaniała nauka, wspaniały taki... Poziom w tym sensie, że no, jest inny rodzaj finansowania. Nie ukrywajmy, że no, Szwecja to jest inny kraj, jeśli chodzi o budżety, i mogliśmy sobie eksperymentować. No to po prostu ja byłam w raju. Jeszcze w drugim raju, no to byłam w Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale o tym no potem. Właśnie prawda? zaraz do tego dojdzie. Tak. No ale ten pierwszy raj, taki, który właściwie no, skrystalizował mnie jako, jako naukowca, właśnie z takim. Jakby rozmachem, nie boję się marzyć o, o projektach wielomilionowych. I mam taką kreatywność w tym sensie, że właśnie niektórzy mnie uważają totalnie za wariata. Że tego się nie da zrobić, albo że totalnie nie wiadomo skąd pomysł. Ale właśnie to jest ze Szwecji wyniesione. Tam nie było czegoś takiego, że pomysł jest głupi. Wręcz przeciwnie, oni uważali, że studenci mają najlepsze pomysły, bo oni nie wiedzą, że się tego nie da zrobić. I to popychało wszystkie, wszystkie eksperymenty do przodu. Nie poza tym o, porażka to pokazuje, Tak, prawda? już wreszcie to wiem, że. I nie tędy droga na przykład. To na pewno nie tu, czyli mam tylko taką opcję i taką. No ale właśnie, w, jeszcze chciałam powiedzieć o tej Szwecji, że tak, że tam też nauczyłam się nie oszukiwać. Właśnie nie poprawiać wreszcie. danych. A <laughs> Nie poprawiać danych. Zróbmy średnio, zróbmy. Kreatywna błąd. księgowość w nauce co jest tak, chyba po. Nie, tam jest bardzo wielka uczciwość jest tak, i koniec. A może jest takie sformułowanie jak kreatywna nauka, ale nie wiem. <grym> kreatywna księgowość w nauce była byłoby... lepsza, chyba no tak. Chyba ale więcej znaczy i, I tam i, odkryłaś. Nie masz nie wewnętrzną powiekę, o której nikt nie wie, Nikt się nie spodziewał, że mucha tak, ma wewnętrzną ale, powiekę. Ale żeby tak? nie było, że to ja odkryłam. Tak, to to się samo odkryło, Aha. bo. Kroiło się te muchy, robiło się różne, różne eksperymenty, różne reakcje chemiczne, i w pewnym momencie zobaczyłam. No, akurat ja byłam przy tym oku, akurat ja patrzyłam przez ten okular. Mówię, coś tam, coś tam dziwnego. Mhm. Widać, no, niesamowitego. Oczywiście ja nie rozumiałam, co to jest. Mówi, wołam swojego opiekuna profesora Dika Pokrzywę, czyli Dika Nesela, i mówię: Słuchaj, Dik, patrz. No on patrzy, mówi, nie, co to takie duże? No i zaraz musieliśmy to narysować, zobaczyć projekcję. Mhm. I się okazało, że normalnie neurony są bardzo symetrycznie ułożone w oku, a w tym przypadku mieliśmy taki parasol. Jak jest siatkówka oka, są wszystkie receptory, tak jak tutaj pięknie macie tak. taką kratkę, można to nazwać, że to są omatidia oczy muchy, prawda? Mhm. Każda taka tak, krateczka tak. to jest jedno oko. I one są wszystkie bardzo symetrycznie, tam wszystkie są... Kolejne warstwy też symetryczne, bardzo, 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 jedna po drugą. I tu nagle wyobraźcie sobie, że nad tym jest parasol, taka e, przepiękny parasol z synapsami, który to wszystko otacza. No i nie wiedzieliśmy, co to jest. I w pewnym momencie no, zaczęliśmy wyznaczać, czy to jest związane z serotoniną, czy z jakimś innym neuroprzekaźnikiem. I nakładaliśmy różnego rodzaju markery, no i wyszło, że to jest serotonina. Czyli, że po prostu... Serotonina jakby nagle zmienia czułość całej matrycy sensorów. Aha, i ona się tak jakby od... Tak, może, może modyfikować całą siatkówkę oka. Wszystkie te omotidia, muchy. No coś fascynującego. I wtedy doszło do nas, że jej, przecież oczy, nie ma, mucha nie ma powiek. I musiała jakoś A tutaj to... mamy coś takiego ale powiekę, bo to działa na całą siatkówkę. No, i w ten sposób to się wszystko czyli, zaczęło. Czyli mucha ma powiekę wewnętrzną, chemiczną, dobrze rozumiem? Tak, software'ową można tak nazwać. Wiecie, tutaj czyli mamy tak, hardware, ten i software'ową. Jak software my musimy sobie... oko nawilżać, to ona też musi czasem to oko tak. To znaczy. Nie nawilżyć, mm, tylko. Co z... nachemizować, nie Aha. wiem jak to nazwać. Tak, tak. Mhm. Serotoninować. Serotonizować. Tak. Tak? A serotonina Super, no, i jest. I teraz moje no, tylko główne pytanie nim, a, tak. jest takie. Tr i gdzie oko muchy, a gdzie misje kosmiczne? A tak? Bo chciałeś o tym, skrócić. O, tak, je, je. o tym chcemy rozmawiać: o misjach kosmicznych, o, o nowych, o... lepszych ludziach, o to. Gdzie ten nasz gatunek zmierza, i kiedy będziemy stąd uciekać, i tak dalej, dojdziemy do tego, ale najpierw to połączenie. Gdzie oko muchy, a gdzie te misje? A jeszcze chciałem parę wątków tu włożyć. Nawet jakbyście mi kazali piernik do wiatraka połączyć, też bym połączyła. Ale dobra, niech będzie oko muchy z kosmosem. Tak. Jest kilka połączeń, także niestety tutaj, ja powiem tylko dwa. Dobra. Pierwsze to jest na przykład kamera CCD, która jest inspirowana właśnie tą strukturą piękną, geometryczną, strukturą fotoreceptorów wokół muchy. Na tej podstawie stworzono kamery CCD, właśnie też detektory, które no, występują wszędzie w naszych smartfonach, w, w aparatach, we wszystkich takich technologiach cyfrowych. Łącznie oczywiście w kosmosie. Większość detektorów teraz takich optycznych, no to są też kamery CCD, są to cyfrowe matryce. One, one są bardzo ciekawe, bo w większości te matryce nie mogą być nastawione na tak bezpośrednie działanie słońca, na przykład światła, ponieważ będą wypalone. Więc tutaj też konstruuje się bardzo specjalne takie zasłony. Ekrany, żeby nigdy wiązka światła bezpośrednio nie padła na piksele i nie wypaliła tych matryc. No i właśnie, i tutaj, jeśli chodzi o muchę i o te nasze odkrycia w Szwecji, to się okazało, że faktycznie problem wynoszenia masy na orbitę i dalej jest dosyć duży, bo powiedzmy szczerze, bardzo dużo to kosztuje. Każdy kilogram wyniesiony do kosmosu, no niby teraz tanieje, ale wciąż jest to dużo. I chciałam powiedzieć, że brałam udział w takim projekcie, już pracując w Europejskiej Agencie, Agencji Kosmicznej, jako ekspert biomimetyki czyli takiej inżynierii inspirowanej tymi wszystkimi systemami wypracowanymi przez lata ewolucji w biologii. No i właśnie, między innymi to oko muchy jest świetnym przykładem takiej ewolucji, która wypracowała te wszystkie systemy i wypracowała też tą wewnętrzną powiekę, więc okazuje się, że mucha nie potrzebuje tych ciężkich tytanowych osłon, żeby mogła latać w przestrzeni trójwymiarowej możemy analogiem zastosować do przyszłych teleskopów orbitalnych różnych detektorów, które mamy w kosmosie. No i super. Oczywiście to jest dopiero na fazie w fazie bardzo wczesnej koncepcyjnej, bo tutaj trzeba no, wszystko zmienić, całą technologię wypracowania takich systemów, które będą modułowe, które będą miały właśnie możliwość tego odcinania software'owego czułości receptorów. To wszystko, tak jak mówię, będzie trwało jeszcze z 20 lat. Tym niemniej jednak no, była to ogromna satysfakcja, że taka Polka, bi biolog, nagle, zaoczarował inżynierów kosmicznych. No ja byłam po prostu jej. Prostu... Wreszcie mm -hmm. mogę oczarować czymś, jakimś ciekawym zjawiskiem, a nie tylko tym, że jestem na przykład kobietą. Prawda? Jak tata i mama usłyszeli, że ty będziesz aplikowała do Europejskiej Agencji Kosmicznej, to a to przez męża. To, to właśnie, jeszcze nic nie było mężem. Tak, to, to muszę powiedzieć. Mój mąż, jaki by nie był, bo ja jestem już niestety rozwiedziona z mężem, ale bardzo go szanuję, bo gdyby nie on, to ja bym w życiu nie poszła do Europejskiej Agencji Kosmicznej. A to dlatego, że po pierwsze, jak mieliśmy brać ślub, powiedziałam mężowi, czy mogę iść na doktorat do Szwajcarii, bo sobie pomyliłam, że Sztokholm to jest Szwecja. Mówisz, Tokholm brzmi tak po szwajcarsku? No to blisko, Alpy, oboje lubimy góry. No i on się zgodził. No to ja powiedziałam temu Dickowi pokrzywa, że dobra, to bierzemy ten kontrakt. No i już tam wszystko zostało zakontraktowane. Miałam wrócić z tej Szwecji, się okazało na wesele, miesiąc po rozpoczęciu kontraktu. No i się mój mąż. Ym, Nagle Mocno że nie zdziwił, Alpy. że jednak nie w Alpy, nie do Szwajcarii, gdzie jest fajnie, tylko do Szwecji, gdzie jest jakiś dziwny język. I załamał się, no ale był te 6 lat w Szwecji, tam się dopracowaliśmy w fantastycznych dzieci, które się teraz są dumne, że są szwedzkiego pochodzenia. Wszystkie dzieci ze Szwecji. Tylko, tylko dwójka jest A, urodzona no w Szwecji, no ale tym niemniej. Natomiast on powiedział, że już nigdy więcej za granicę nie, nie wyjeżdża, bo dzieci do niego mówią po szwedzku, bo o wiele łatwiej jest mieć pas fęska niż po polsku i mówić to mhm. Więc on powiedział nie, wracamy do Krakowa. No mhm. i ja mówię, ale ja się tam nie rozwilę tak, jakbym chciała. Czy możemy coś innego zrobić? To przez znowu ta ambicja chora, prawda? Mhm. On powiedział nie, teraz moja kolej, Kraków, Polska. Dzieci musimy wychować. Mm -hmm. I mówi no to co ja mogę zrobić, żeby jednak coś jeszcze gdzieś za granicą? Bo ja mi dostałam staż w Japonii, fantastyczny, w najlepszym laboratorium neuroanatomii. Powiedział, nie, tam są trzęsienia ziemi, koniec już twojej kariery. A, I kolejne teraz... dzieci będą mówiły po japońsku do mnie i to już naprawdę <noise> tego nie przeżyję, tak? tak. I powiedział, albo ESA, albo NASA, tylko pod tym warunkiem się zgodzi. No i ja musiałam no. wszystko robić, żeby... Rozumiem. Żeby coś zrobić. Albo tu, albo albo tu. Tak. I to była taka motywacja, słuchajcie, okay. naprawdę. Także ja jestem bardzo wdzięczna mojemu mężowi. On później biedny musiał pojechać do Holandii, ale też nie stracił jakby na karierze, też bardzo dużo zyskał. Także... Wyjaśnijmy do Holandii, bo tam pojechałaś pracować właśnie, bo... do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tak, tam jest takie główne centrum właśnie nauki i technologii, no i największe testing center w Europie z takimi wytrząsarkami elektromagnetycznymi, że w ogóle. Ale jak już wspomnieliśmy, swojego... <grymne> <Zrozumieliśmy>, tak? <grymne> jak już wspomnieliśmy twojego męża, którego bardzo serdecznie Jasne. pozdrawiamy, to wiemy, że się poznaliście w orkiestrze reprezentacyjnej AGH, tak? Tak, no, tak. Czyli razem tam robiliście na instrumentach paparara. Najpierw musieliśmy się zgrać. Tak, musieliśmy się zgrać i dosyć dobrze się zgraliśmy. To paparara do dziś dnia jest, zresztą to o tym potem powiemy. E, tak, byliśmy pierwszą parą reprezentacyjnej orkiestry AGH. E, Jakie instrumenty? E, mój mąż był pierwszą trąbką. Także hmm. on grał wszystkie solo, no I tak. Will Survive i te wszystkie. O, trębacze to mają powodzenie. <noise> tak, tak, dostawał właśnie kwiatki do pulpitu, no więc oczywiście ja zawsze byłam zazdrosna i bardzo, bardzo sympatycznie wspominam ten czas. Natomiast niestety ja byłam w sekcji perkusyjnej. Dlaczego niestety? Znakomicie. Już powiem dlaczego niestety. Ja przez wiele lat byłam przyguchawa na prawe ucho, bo właśnie sekcja trąbek, Zawsze tutaj sprawa tak waliła takim po prostu y, głosem, że aj, w biologii ja wiem, że słuch jest nie, jeszcze nie da się go zregenerować. I strasznie się bałam o te stereocilia tutaj. Y, ma się tylko 40 tysięcy w jednym uchu. I to jest jak trawa. Jak się to wyświechta, to, to po koniec. prostu zostaje łyse pole. Mniej, coraz to mi coraz... za 20 tylko zostało. <laughs> Oj, z 15 chyba. Bardzo, bardzo się bałam, y, że, że stracę słuch. Ale tak, to granie, to dziś dnia po prostu praca w zespole. Mhm. Tam robiliśmy pierwsze takie szlify pracy zespołowej i jestem ogromnie wdzięczna, bo my Polacy mało mamy możliwości pracy zespołowej, a taka orkiestra to jednak jednoczy. Ale grasz jedno. dzisiaj czy... coś, czy nie? Stoi, Staram się grać, mam nawet dwa pianina yy, w domu, no bo dzieci grają, no bo muszą. Jak są dziećmi neurobiologa, to ja z kolei tutaj wiem, co dla mózgu jest potrzebne. Musicie i już. Tak, muszą się zrobić te wszystkie połączenia synaptyczne. Im więcej neuronów teraz w neurogenezie, póki jeszcze mają, się utworzy, to to jest tyle. Ile się wypracuje za młodu, to potem z tego się tylko będzie później ujmować. I, i tak, i faktycznie żeśmy grali... Do dziś dnia gramy, natomiast no już nie razem, tak całkiem razem. M mąż cały czas gra oczywiście w orkiestrze, a ja gram bardziej na cztery ręce, mm -hmm. na pianinie. Czyli nie perkusja. Nie, ale to jest też uważam bardzo ciekawe, a no i no oczywiście na, argo, na jeju, akordeonie, przepraszam, jeszcze raz wróć. Jeszcze y bardzo lubię sobie zagrać na akordeonie, bardzo lubię synchronizować, że jedna ręka robi całkiem coś innego niż druga, i jeszcze tutaj artykulacja, miechowanie, czyli całkiem inne angażowanie różnych grup mięśni, różnych tutaj neuronów. Jeszcze do tego śpiewanie, czyli kora tutaj odpowiedzialna za mówienie. Jeszcze tańczenie, i już w ogóle jest się człowiekiem, orkiestrą, i to jest podobno najtrudniejszy instrument, jaki w ogóle może być, który pobudza cały mózg. Jest Chociaż. bardzo fizyczny. Czyli tak. przeszłaś z tej betoniarki na akordeon. Tak. I nie Świetnie. tylko. A to teraz to ja wracam do, do Europejskiej Muchy. Agencji Kosmicznej i tam jak się już aplikowałeś i się dostałaś, gratulujemy i się cieszymy, Dzięki. to mm, przeczytałem gdzieś może to nie jest prawda, ale że yy, dostałaś takie zadanie, żeby wymyślić trzy projekty ważne dla ludzkości w perspektywie 50 lat. I to nas szalenie interesuje w ogóle takie podejście, że przychodzi nowy do nas naukowiec, którego potrzebujemy. I jak myślisz, w perspektywie tych następnych 50 lat, co będzie ważne dla ludzkości w twojej dziedzinie? Ale wiesz, jakie to jest genialne! Zero odpowiedzialności. Genialne. Można sobie bujać w obłokach i robić tylko no dosłownie, szybować sobie w galaktykach, nie wiadomo których. Także tak, dlatego ja bardzo lubiłam tą pracę. Nie, że tam nie ma odpowiedzialności, bo odpowiedzialności się nauczyłam i na dzieciach i właśnie w Szwecji. Natomiast tak. Advanced Concepts Team, czyli zespół zaawansowanych konceptów. Europejskiej Agencji Kosmicznej, to była taka jednostka, myśmy to nazywali alchemików, zresztą nasze logo to jest w ogóle taki czarodziej z czapką. No słuchajcie, logo z czapy, jak za czasów jeszcze nie wiadomo kogo. I my tak czuliśmy się, jak faktycznie ci czarnoksiężnicy. Wszyscy tam byli, nie chcę powiedzieć kolokwialnie, walnięci, ale faktycznie każdy z nas miał jakieś takie niestworzone pomysły. Na przykład. Po co lecieć na Marsa, skoro można zrobić soft landing Marsa na Ziemi? Czyli żeby tak zmienić orbitę Marsa, żeby jego tu przyprowadzić, wykopać wszystkie zasoby, wszystkie te materiały, po co gdzieś tam... I wypuścić tam? Tak. I, i do, do, do tego stopnia, no różne tam... Ja bym mogła tutaj godzinę mówić o tych pomysłach, strasznie niestworzone. I to wszystko matematycznie przeliczone. Żeby to nie było, że to jest y, tylko wyssane z palca, i mieliśmy taki nawet bullshit button, czyli taki guzik bullshitu. I jak byliśmy na tych spotkaniach, to mieliśmy prawo, jeżeli coś nie jest zaakceptowane argumentami nauki, to było bullshit button i koniec. Ale to, to ja nie wiem, jak to jest ewidentny bullshit, żeby tego Marsa tutaj do nas, no to, to by nie, już nas nie było, jakbyśmy go tutaj. Jakiejś... Astrofizycy, którzy hmm. tam przebywa, przebywali w tym czasie, bo to są starze krótkotrwałe, oni tak podłączają się do nas jak w Matrixie, do mhm. naszego mózgu, wysysają wszystkie pomysły i wypuszczają takiego. Taki flag. Taki flag, tak. Mhm. No więc oni nas podłączali tam do tych swoich machin motywacyjnych i my musieliśmy na komendę wszystkie pomysły wydawać i argumentować, przeliczać, ile by kosztowało właśnie to takie popchnięcie Marsa w stronę Ziemi. I mhm. jakby wyglądało soft landing, wszystkie siły obliczać, tak, że ale oni to, to wszystko zrobili. Bo to jest tak jakby, tak dziwne, ja nigdy nie słyszałem czegoś takiego, że mi zaraz mózg eksploduje, ale jego by trzeba popchnąć, rozumiem, energią jądrową, tak. bo tylko taką mamy, mhm. wytrącić go z tej jego orbity i on za jakiś czas by do nas, czyli co, zderzył się z Ziemią, czekać, i, a poza tym tak by nam zakłócił tutaj grawitację, żeby nas po prostu Down. No to właśnie dlatego miałoby być soft landing, czyli takie, że na, na początku tylko się tak widzimy, zanim się wow. zrobi jakieś tam tarcie. To, ja to, to jest tym, jakby w Ja chcę o tym nakręcić, w nakręcić film SF, ja bardzo <laughs> Nikt jeszcze tego nie zrobił, były te nie, nie, z tą ale to, drugą ziemią. To, to, nie to nie było to, 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 to jest ciekawsze. No, ja miałam no. tylko I takie można pomysły, wymyślić tak. bardzo dużo końców tego filmu. Tak. Druga część, trzecia część, tam naprawdę. Tak, tak. Ale to. bardzo dobry pomysł, faktycznie. No, Macie nie, no bo... Serial Ja zresztą. nie pomyślałam o tym, że to można ale... jeszcze pr sprzedać. Nie no, oni to... tam są tylko od nauki no, <laughs> więc no, nie wiem, jakby Soft tych... Landing od razu jest tytuł i wiesz, i, i, I jedziemy, no ale, ale to super. To, 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 to te twoje trzy. Projekty tak, ważne ja, dla ja miałam bardzo proste projekty, w sensie, żeby sobie to wyobrazić i nawet prosto było przekonać, że to da się zrobić, bo miałam futro z mszaków, to jest jedno takie, taki projekt, czyli po prostu stworzyć tkaninę fotosyntetyczną. Co to znaczy dla takich tak, ludzi czyli jak my słuchaczy no i widzów? Ym, materiał posiada różne właściwości. Z reguły materiały stosujemy, żeby ochraniały naszą skórę, albo żeby służyły jako scafold, czyli jako, jakby, żeby coś usztywniały, na przykład tą wodę, żeby można było pić z tej szklanki i tak dalej. W kosmosie mamy bardzo dużo źródła właśnie energii świetlnej i właściwie na tym skończymy, jeśli chodzi o źródła energii. Jest jeszcze wiatr słoneczny, no ale to już są mhm. inne parametry, natomiast dużo mamy tych fotonów, dużo mamy tego światła, i był taki pomysł, żeby robić materiały, jeszcze najfajniej samonaprawialne, no bo stworzenie misji, żeby gdzieś jechać, coś naprawić, mhm. wiemy z doświadczenia, jak naprawiano teleskop Habla, jakieś tam panele słoneczne to, to są miliony dolarów. To naprawdę fajnie by było stworzyć materiał, który się samo regen, regeneruje i jeszcze tworzy energię. I jeszcze stanowi właśnie jakąś taką warstwę ochronną. Czyli, że on miałby być żywy w jakiś sposób? Tak. tak? Mhm. Żywy. I no, żeby a... pracował? Żeby sobie żył, a przy okazji, żeby robił robotę. Także Czyli, tak. Lajk, like, jak to sobie może wyobrazić, taki. Skafander kosmiczny z muchu, dobrze mówię? Z jakiegoś rodzaju mchu albo z jakiegoś rodzaju, nie wiem, błony. Tak, tak czy... wszyscy sobie od razu wyobrażają. Em, taki zielonym. Mm, takie, taki... takie prehistoryczne stroje jaskiniowców. Tak, właśnie tak. Tylko, że zamiast że skór to z mchu. <noise> zielone ludki. W sumie <noise> ufolutki też są zielone. Zielone, więc by pasowało, ale oczywiście to nie byłby taki futrzasty mech. <noise> Tak mi się wydaje. To, co zaprezentowałam w Europejskiej Agencji Kosmicznej, to bardziej właśnie wyjąć całe podsystemy, które mamy w komórkach muchów, które na przykład osiedlają skały w rejonach polarnych. One są bardzo odporne na susze, na mrozy, na bardzo duże wahania temperatur. Także, oczywiście, to wszystko było testowane. Osobiście testowałam. Te gatunki konkretne mchów w stratosferze, czyli 30 km nad Ziemią, żeby zobaczyć, czy one faktycznie przetrwają bardzo trudne warunki tam w stratosferze mamy już próżnię, mamy bardzo silne promieniowanie słoneczne z, z UVC, czyli z tym najbardziej krótkim zakresem spektrum UV, które jest z reguły po prostu absorbowane przez ozon w, w stratosferze. I dzięki temu my tu tylko mamy ładną opaleniznę, a nie mamy problemów z UVC. I właśnie i zauważyłam, że te komórki można by całe jakby połączyć w materiał kompozytowy z jakimś innym medium na przykład z nanocelulozą kombuczy, zamiast ścian komórkowych, mchu, zrobić mu inne takie podłoże. Dobra, to teraz wszystkim, bo wiele osób Które wie, co to właśnie... jest ta kombucza. To wielki ale, rozdział. Ale, ale kombucza to jest w ogóle twój konik, jak się zaraz wszyscy dowiedzą. Ale co to jest tak... Dobrze to zabrzmiało. No tak. co... kombucza, kombucza to o, twój fajny. konik. Tak. Co to jest ta, ta kombucza, tak na szybko, bo... Większość... No, może Kombucha, nie większość tak. z nas, ale jeżeli ktoś ale zna, to po prostu to, ją pił. Tak. Dokładnie. Już coraz to, to częściej widzimy, na szczęście, bardzo się cieszę na nowo na półkach, w sklepach, na nowo ludzie to sami hodują, bo to jest fantastyczna zaleta kombuczy, że ja wiem, że dla biznesu nie jest fajna, ale dla nas, dla ludzi, kiedy przyjdzie nam żyć w warunkach ekstremalnych, a nie wiadomo co się stanie za parę lat, myślę, że kombucza będzie absolutnym. Absolutną koniecznością każdego domu, który będzie w przyszłości no, pewnie habitatem. No. Jeżeli założymy taki bardzo ekstremalny scenariusz, że jedynym naszym bezpiecznym schronieniem będzie nasze mieszkanie, nasz dom, no to taką bucza musi tam być, bo ona się produkuje sama. Właściwie mam bardzo łatwy taki system produkcyjny system technologiczny produkcji wystarczy osłodzona herbata. Mamy te konsorcja, które zostały stworzone m, przez lata. One mogą leżeć w piwnicy, nic się ni, im nie stanie. Nie potrzebujemy lodówki, konsorcja, nie potrzebujemy czyli, światła. Tak. Konsorcja, czyli jest to grupa bakterii, grupa drożdży. To Praktycznie wracamy do miski, w, misy w kościele, mhm. tylko że tam nic nie narasta. No może gdybyśmy zostawili to na miesiąc nietknięte, to byśmy też zobaczyli, na powierzchni takiej wody też by się tworzyły biofilmy. No i tutaj biofilm, który jest tworzony w konsorcjum kombuczy, oczywiście w tych butelkach kombuczowych, co mamy je w sklepie, kombucza jest pasteryzowana, więc tam Ciężko y, doczekać się, że jak wylejemy tą kombuczę do jakiejś to miski, to że nam rośnie. coś narośnie. Raczej pleśń z innych rejonów kuchni czy pokoju. Ale jak, taka osłodzona herbata zostawiona i tam się ta kombucza... No musi Za... być też starter, czyli jakby hmm. zaczyn, zaczyn musi być, tak nazwijmy to tak, żeby wszyscy zrozumieli. Tak jak z chlebem. Tak. Tak jak z drożdżami. No to tak tak jak, jest, jak z drożdżami, jak filozofia. z chlebem, tylko że tutaj nie mamy samych drożdży, tylko mamy też te bakterie, i w szczególności mamy bakterie octowe, które robią nam ten kwasek, taki cidrowaty kwasek, mhm. fantastyczny. I które produkują celulozę bakteryjną. To jest fantastyczny materiał, bo wystarczy im troszkę tlenu, wystarczy im troszkę cukru, oczywiście. Drożdże przerabiają cukier na glukozę, i właśnie stąd też jest ta energia dla tworzenia tych polimerów celulozy. Jest to niezwykle silny materiał, ja go mogę pokazać, ja go nawet mam. No, to... no pewnie. Mogę? No pewnie. Tak? Tak. tak? Mogę teraz? Nawet, nawet koniecznie. Nawet musisz. Ojej, <laughs> ja go nawet wam podaruję. O! To będziemy o. mogli sobie coś to tam potem robić. Jeszcze lepiej. Strony. Szkoda, że nie przywiozłam żywej kombuczy. O tak. To jest o... fajnie, bo ten materiał można mhm. w ogóle tak uplastycznić. To jak plastelina tak właśnie wygląda. To wygląda... Bardzo A lusie, teraz już w zależności od plastelina. metody, jak yy, będziemy tą celulozę yy, później procesować. I trudno jest uzyskać z kombuczy taką celulozę. Tutaj mamy. Bo to właściwie taka folia jest. To, wow. to wygląda jak skóra, słuchajcie, do tak, Skóra, taka, jest... wegańska skóra, tak? Tak, oh, tak? Ale fajna. I to faktycznie ma właściwości bardzo podobne. Oj, pod... ładnie pachnie. Może niepodobne do skóry, no. ale jest bardzo odporna. Na różnego rodzaju napięcia. Badaliśmy wytrzymałość tego mm. materiału. No, praktycznie niezniszczalny. I ja mogę on sobie jest, tak robić i nie ma szans. On jest je niepalny. ]ć. Tak, i przez to, że y, z reguły te polimery, które się tworzą, y, celulozy. One tworzą tak jak dzianinę, czyli we wszystkich mhm. kierunkach one po prostu się tworzą, a w środku uwięzione są cząsteczki wody. Po prostu tworzy się hydrożel. Ja, okay. żeby zrobić coś takiego cienkiego, to muszę mieć najpierw na przykład centymetrową mm, warstwę tej celulozy takiej płynnej, hydrożelowej, która sobie normalnie narasta w żywym konsorcjum, mhm. i potem ja to muszę wycisnąć mechanicznie albo wymaglować, i potem dopiero jak wycisnę całą wodę, Aha. to zostaje mi ta nosa. Ja ale... bym chciał przerwać na chwilkę, że jak ktoś nas słucha na Spotify'u, to musi, musi przejść na YouTube'a, żeby to zobaczyć, bo warto. Niech sobie wyobrazi albo, albo wyobraźnia. Z taką troszkę wysuszoną, albo tylko... ale jednak z jakąś taką wilgotnością, skórę zdjętą z człowieka. Ojej. Tylko taką jednak twardszą i taką. No skóra też jest no wiesz, tak. nie taka łatwa do. Ale mi to tak trochę rozrywania. przypomina, nie wiem, jak, jakiegoś, jakiegoś chciał... cukierka, ale nie, nie do końca pamiętam cukierka? jakiego. Tak. Coś w tym. Karmelowego. Coś tam było takiego. Karmelizowanego? Hmm. No w każdym I razie. Sobie jest, ile, przepraszam, ale ja tak od razu y, wszystko spłycam i do ziemi. Czy ile jest wart taki, ile kosztuje taki płat materiału? A, bo powiedziałaś nam, że nam dasz. Nie. Tak, ja. Arek już A chce nie, 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 nie. nie, Po prostu zastanawiam się, ile kosztuje wyprodukowanie takiego kawałka, bo, bo jeśli dużo, to jest problem. A jeśli mało, to może właśnie. Funkcją jest tutaj bardziej czas. Ja mam nadzieję, że poruszymy Aha. jeszcze temat czasu e, tak, na tak. tym spotkaniu. Czyli cierpliwość bardziej niż. Bo po prostu musimy dać czas tym bakteriom, żeby rosły. Wiadomo, każdy chce optymalizować tą produkcję, tak. żeby ona. Nawet nabrała takiego rozmiaru przemysłowego. No Mnie właśnie. na przykład IKEA powiedziała, że jak będziecie produkować w tonach, to wtedy oczywiście składamy zamówienie, bo to jest biodegradowalne, to jest uh -huh. um, świetny suplement, znaczy można powiedzieć nie suplement, tylko um, jak to się mówi po polsku? Um, alternatywa dla różnych um, włókien syntetycznych. Dla plastiku. Które tworzą, prawda, każde pranie włókien syntetycznych tworzy mikroplastik, tworzy no właściwie. Nie do oczyszczenia wody, zanieczyszcza mhm. nam trwale wodę, w tym wody gruntowe, nie mówiąc o oceanach. I tutaj moglibyśmy mieć taki substytut tych włókien syntetycznych plastiku, właśnie tak jak wspomniałeś bo w zależności od tego, jak grube materiały zrobimy, no to można ciekawe rzeczy robić. No a teraz to już w ogóle poszliśmy w kosmos, bo um, robimy z tego papkę. Dokładamy regolit księżycowy i normalnie już drukujemy. Co drukujemy. To jest regolit księżycowy. Regolit księżycowy, a raczej symulant regolitu księżycowego. Ach, wow. jak Jeszcze, jest jeszcze to, bardziej. No bo wiadomo, no nie możemy sobie na księżyc latać, żeby sobie tak. tam ten pył księżycowy przywieźć i próbować budować tutaj bazę księżycową. Ale fakt, że, że na AGH wracamy znowu na Akademię Górniczo-Hutniczą. Teraz ja zaraziłam tam tamtym grzybem kilku profesorów mhm. i oni teraz nie myślą o niczym innym, tylko o druku 3D właśnie z tej kombuczy. Mhm. I się śmieją, że to mózg jest, bo to faktycznie w takiej formie żywej to jest jak taka galareta biała i wygląda bardzo podobnie do mózgu. Mhm. Więc oni już Tylko czekać aż zyska świadomość. A też będziemy nad tym pracować, tak, będziemy hmm. pracować jak stworzyć tutaj takie systemy inteligentne w komuczy. No i właśnie mam nadzieję, że tą ścieżką dojdziemy do tego futra z mszaków w końcu, no bo chodzi też o tą właśnie energię, o pozyskiwanie energii. Czyli to jest przyszłość skafandra kosmicznego, dobrze ja… I ubrań no. dla motocyklistów. Dobrzu, tym, no właśnie winałaś. na pewno wcześniej, yy, wcześniej już harlejowcy nam się pytają, kiedy wreszcie będą mieć taki piękny skafander zrobiony z Kombuczy. biodegradowalnej skóry wegańskiej. A to jeszcze bandaże, bo rozumiem, że z tego również tak. można zrobić bandaże gdzieś przeczytałem. I ehm. szczególnie dla osób, które są bardzo poparzone. Tak, yy, głównie poparzenia. To jest to miłe w ogóle w dotyku. Jest to, to... Mi, jest to ogromnie miłe w dotyku i jest to, A to się nagrzewa, neutralne no? dla skóry. Nagrzewa się, można to troszeczkę ogrzać, właśnie robić kompresy, ale przede wszystkim jeśli chodzi o, yy, o sprawy bandażowe, kompresowe i przyspieszania gojenia mhm. się ran. To kombucha tutaj ma naturalną taką powłokę bakterii ochronnych, właśnie przed. One też produkują antybiotyki, więc to jest od razu taki smart bandaż, prawda? Bo on mhm. ma już wszystkie takie rzeczy, które służą gojeniu się. Jeszcze tak? dodatkowo. Niesamowitym materiał. Tak. A czy ty masz już garsonkę z kombuczy? <laughs> Garsonki nie mam. Mam wkładki do butów, mam portfel, mam kolczyki. O, dużo kolczyków. Dzisiaj nie przyrządzę w kolczyka. A portfel nie. masz przy sobie, czy nie? Nie, nie mam. Szkoda. Nie Ale kolczyki, są, no tak, to taki materiał bardzo... One można są bardzo, bardzo... lekkie i dzięki temu dziewczyny nie muszą mieć problemu, że możemy mieć tutaj takie wielkie kolczyki. To jest bardzo, słuchajcie, leciutkie. No tak, tak. Mm, Więc można tutaj się Super. podelektować naturalnymi materiałami. Wiecie, I na pewno, teraz eko. na pewno jeszcze coś z, te, z tej kombuczy będzie można zrobić. Na coś jeszcze wpadniecie. Tak. Poza tymi rzeczami, o których rozmawialiśmy. Tak. To teraz kolejne projekty ważne dla ludzkości w, w perspektywie następnych 50 lat. I to był e, architektura czasu i zegar biologiczny. Tym się zajęłaś i to też jesteś w tym dobra, jak wiemy. Mm, I czy opowiedz, dobra? Co Interesuje chodzi? mnie to. No właśnie. czy Chodzi o to, żeby dopasować, rozumiem, e, naszą możliwość percepcji czasu w momencie, kiedy nie mamy dostępu do źródła światła, jakim jest Słońce, które nam przy, ewolucyjnie nas przystosowało do tego, żebyśmy wiedzieli, kiedy dzień, kiedy noc, kiedy odpoczywać, tak? Kiedy spać, kiedy mamy siłę, a kiedy jej nie mamy. Dokładnie. Czy, czy, to, czy to mniej więcej o to chodzi? Jeśli chodzi o architekturę czasu, to akurat tak się ciekawie złożyło, że jak zaczęłam staż w Europejskiej Agencji Kosmicznej i zaczęliśmy... Pisać pierwsze, jakby, takie koncepcje tej architektury czasu, czyli jak człowiek, jak organizmy żywe będą percepować czas w różnych warunkach takich ekstremalnych. I tutaj nawet nie chodziło o kosmos, co o izolację, właśnie o to, jakbyśmy żyli, nie wiem, w bunkrze przez trzy lata albo jak w seksmisji całe życie. Czy tam się coś nam. Nie zepsuje z percepcją czasu do tego stopnia, że będzie to wpływało na zdrowie, zarówno psychiczne, jak i to właśnie fizjologiczne. I tutaj poruszyliśmy bardzo ważny temat, że no oczywiście w kosmosie mamy, mamy tą izolację od światła słonecznego ze względu na ochronę. Mhm. Co więcej, na przykład Międzynarodowa Stacja Kosmiczna okrąża Ziemię raz na 90 minut, więc tam bardzo szybko jest dzień i noc, i dzień, no i, co i chwilę noc, mają i dzień, schód, i zachód, noc. Schód, zachód, tak. Oni wprawdzie, astronauci, y, posługują się czasem UTC, y, tym niemniej mają grafiki, tym niemniej mają problemy ze snem. Większość astronautów y, proszona jest o y, przyjmowanie melatoniny, czyli takiego suplementu, który wpływa na to, żeby tej melatoniny w mózgu, która tam mhm. powinna być syntetyz syntetyzowana, nie jest z różnych względów, żeby właśnie mogli spać no. astronauci. Ale z melatoniną jest ten problem, że ona bardzo obniża libido. Wszyscy, którzy biorą, a nie wiedzą, to posłuchajcie o tym, to jest prawda, że suplementowanie się melatoniną powoduje, że Libido w dół, mocno w dół. To, to ciekawe. Tak. Ym, myślę, że astronauci nie z tego powodu, właśnie, ale... Właśnie, może dlatego <laughs> też im każą. Nie biorą, właśnie oni unikają brania tych tabletek. A, Mówią, unikają. O. Oni twierdzą oficjalnie, że nie mogą się skupić na realizacji zadań. A to ciekawe. <laughs> Ale to I i właśnie, tak. właśnie nie przyjmują tych tabletek, więc jest problem. I myśmy chcieli rozwiązać ten problem, żeby nie drogą farmakologiczną, prawda, żeby oni musieli jakieś tabletki brać. To są super bohaterowie. I oni nie chcą jakichś tabletek brać. Jak tak oni nie chcą być przymuleni starsi prawda? ludzie, jak przymuleni nie chcą być. Oni są po prostu super bohaterowie, oni muszą zrobić misję. I w tym. W całym projekcie stwierdziliśmy, że można światłem modyfikować jakby fazy dnia, można modyfikować właśnie ten poziom melatoniny w mózgu poprzez Naturalnie. serotoninę, którą już tam mieliśmy na mhm, początku podcastu. Tak. I serotonina jest powiązana z melatoniną, dopamina również, właśnie te całe rytmy okołodobowe. Myślimy, czy by nie dało się jakby ich indukować sztucznie. Poprzez światło, oczywiście zoptymalizowane światło, i to się robi już na stacji kosmicznej. Takie standardowe oświetlenie właśnie jest wymieniane na LEDy i to jeszcze na LEDy o specyficznej długości fali mhm. świetlnej. Także to już się dzieje. Natomiast naszą koncepcją, oczywiście ona jest na 50 lat do przodu, czyli to nie jest taka prosta koncepcja, to jest resetowanie tego zegara, żebyśmy. Żebyśmy w każdym momencie mogli um, móc zresetować zegar poprzez odpowiednie właśnie techniki i poprzez ten reset zegara, na przykład się odmłodzić. Czyli włączyć. Albo wyłączyć tak, światło. Ale, i... ale odmłodzić się tak... Całkiem się odmłodzić. W kosmosie mamy głównie problem starzenia się tkanek. Się. Bardzo, może nie jest to dokładnie to samo, co starzenie, ale te procesy, które obserwujemy w mikrograwitacji, są bardzo zbliżone do tego, co, co właśnie dzieje się w czasie starzenia. Czyli komórki się... Inaczej y, dzielą. Mhm. Coraz to więcej komórek zanika. Zanikają kości, zanikają organy w tym nasz mózg, także to nic nie jest oszczędzane. Mhm. No i właśnie my myślimy, że jakby przeprogramować ten hardwareowy zegar w komputerze, że, że zmieniamy nagle czas, przestawiamy mhm. wszystko, ustawiamy na czas zero, albo na czas przynajmniej jakiejś tam młodości to, czy nie dałoby się jakby tych procesów całkowicie mm, zmienić ich tor. I, I to w czym trzeba grzebać, żeby to wygrzebać? <laughs> Co? To jest temat na, od, na oddzielny podcast. To jest pewnie. bardzo, to jest bardzo, to jest tak, bardzo etycznie nawet trudny temat, no bo dotykamy najczulszej tkanki, tak. która jest tutaj u nas, dotykamy najczulszych problemów etycznych, chociaż wydaje mi się, że i tak są lepsze niż na przykład transfuzja krwi, która też wiemy, że odmładza. Są na to badania na myszach. Wiemy, że no mózg jest bardzo taką chłonną tkanką, w szczególności jeśli chodzi o toksyny. To samo mamy z stawami, to samo z tkanką tłuszczową. Te trzy rodzaje tkanek, jeżeli coś zjemy nie, niezdrowego, jeżeli Jak coś się prowadzi, to tak. tak. I o ile. Możemy odessać sobie tłuszcz, o ile możemy sobie zmienić panewkę stawową, o tyle nie możemy sobie wymienić neuronów. Znaczy ja to znam wielu takich, którzy odessali sobie mózg. To nie jest prawda. To, to... Można to przyspieszyć nawet. Ale tu myślę, że nie będziemy zdradzać jak nie, można, nie, bo nie. to tak. Mhm. Oczywiście są metody na niszczenie komórek nerwowych. Tak jest bardzo łatwa metoda. Idę bardzo do polityki i natychmiast... Ona jest błyska, a, błyskawicznie a to działa. Tak. Ale właśnie tutaj dotykacie. Jest skuteczna. Tutaj dotykacie iluzji, tylko właśnie, że tak. poprzez to, że karmimy sieć neuronową jakimś tam programem, to on przeprogramowuje myślenie, no prawda? Całą sieć. Więc to samo chcemy robić z czasem. Kurczę, to super. Ale ja tak sobie Jakoś pomyślałem, był, tak. Był... myślisz, jak się odmłodzić? Nie, Czy... przypomniał mi się film o Benjaminie Batonie i. Z Bradem Pitem, z tego co pamiętam. Tak. I to trochę w praktyce rozumiem ma to się dziać. Nie, nie, to. to, to bo ty już zupełnie na odwrót. Nie no, zupełnie tutaj, na odwrót, tak. A my tutaj, wiesz. Nie oglądałaś. nie Ja niestety nie mam czasu. Ale prasy. na pewno by ci się spodobał. Tak. Po prostu tytuł. Ale, ale klasyczną muchę nie, to musiałeś. No oczywiście, no. nie no to Uf. to. Mucha, e... tak. Na rozmowie kwalifikacyjnej, jak startowałam do Europejskiej Agencji Kosmicznej, na szczęście mnie nie zapytali, w jakim filmie występuje Czubaka, bo nie wiedziałam. I później wyszło, szefowie mi mówią, jakim cudem my zatrudniliśmy Agatę, skoro ona nie wie, w jakim filmie występowała Chewbacca, występował Czubaka. I obowiązkowo miałam zadanie, po prostu ja miałam się nie pojawiać w pracy, dopóki nie obejrzę wszystkich Star Treków Banda i nerdów. wszystkich Gwiezdnych Wojen. Banda. Cudowne w ogóle, naprawdę. I... Ale, naprawdę. Ale muchę przyjęłaś wcześniej. Muchę wcześniej, bo no mucha właśnie, to wiadomo, tak, tak, to. Wiadomo. Wszyscy się jej baliśmy. Ale banda nerdów naprawdę dobrych nerdów tam pracuje. Tak, także teraz przynajmniej wiem o co chodzi, a na, nawet Dune polubiłam. O właśnie, jak to ostatnia Dune? Ojej. Już parę razy oglądam i jestem zakochana w muzyce. Tak, jest świetna. Jest świetna. Tak. Tak. Uf. Uf. tak. To nam się, ale ona nam też się tam udało. dotyka różnych ciekawych dotyka. elementów Wielu, takich tak. e, właśnie ta pierwsza diuna też miała. Programowania dotknąć, neuronów. Ale się nie udało, bo producenci nie chcieli podotykać tych różnych kwestii, tak, tak. i ona no trochę ale nie wyszła. Bardzo się cieszymy, że lubisz SF. Też, że to nie tylko tak, że ja tylko pracuję, a tam co w filmie to nie jest ważne, bo to też jest ważne. Ale to super moment jest na dziwne pytanie, czy tak. oglądałaś z wypiekami na twarzy Akademię Pana Kleksa? Czyli może nie SF, ale. Ja się bałam tych wilków z czerwonymi oczami. Mar I do dziś dnia mnie one prześladują. Jak idę lasem. Marsz ciemno... wilków, wiadomo. Tak. Też bardzo dobra muzyka. Natomiast znam, oczywiście, puszczam dzieciom niejednokrotnie i sama z nimi siedzę i oglądam. I jestem bardzo dumna, że mamy Akademię Pana Kleksa w Polsce. Ale teraz będzie nowa, słyszałaś? Nie. Tomasz Kot będzie panem Kleksem. To znaczy ja wiem, że on już robi Piotr edukacyjne... Piotr przekazał mu tak? różne takie wiktuały Atrybuty. związane z, ak z Akademią Pana Kleksa i to już było oficjalnie stwierdzone. To już jest nowy pan Kleks. Zwłaszcza doktor Tai Chiwo bardzo mnie inspiruje i na przykład aż zaczęłam studiować medycynę chińską. Jeszcze ci mało. To wszystko się wiąże z percepcją czasu i z resetowaniem okay. zegara, i z tą energią, której to czy czy Możemy cokolwiek powiedzieć o tym resetowaniu tego zegara, to jakby. Bo my zrozumieliśmy, zanim mówiliśmy, ale czy to trzeba po prostu nakarmić czymś nasz mózg, czy trzeba w tym mózgu do tego mózgu wszczepić chip, czy, czy co trzeba zrobić? Choćby tak pobierz o tym świetle też. I ja w ogóle naleję wody, bo aż mi zasługuje. Ja, ja bym chciała najmniej inwazyjnie to zrobić, żeby nie trzeba było tych scen powtarzać z Matrixa chociażby. Okropne one są. Yy, widzimy, co robi Neuralink i Elon Musk, i nawet ja tam dostałam pracę, ale jak? nie zgodziłam się. Tak, tak oczywiście aplikowałam. Właśnie mieliśmy tak, spytać no jak, po pierwsze, nie, jak, czy znasz tak. Ilona? Yy, nie osobiście. Okej, okay, a, a po drugie ale właśnie. Ja właśnie no, startowałam do Neurolinku. No jak ja bym mogła nie startować? A dlaczego nie do SpaceX, tylko do Neurolinku? A bo Neurolink jest ja bezpośrednio ja jestem... tak. Tak, I tu już bym miała, już bym całą architekturę czasu zrobiła. Okazało się, że oni troszkę mają inny koncept i, i to znaczy jest świetny, ale ja się boję, że oni poszli w taką stronę jeszcze trudniejszą. I bardziej etycznie i w ogóle inwazyjnie Tak, inwazyjną. Zrozumiałem. tak. Ja się boję, że oni poszli w taką ścieżkę, która nie będzie dostępna dla każdego. Um, A ty nie lubisz takich ja ścieżek. Ja lubię się dzielić z wszystkimi, ale, ale wszystkim żeby, żeby, tak, było, żeby było dobrze. Czy tak? gościmy właśnie u nas osobę, która odmówiła... Ilonowi Maskowi, tak? No tak, no, no tak, taj, tak, wyszło. No, a tak wyszło, ale no aplikowałaś, no, dostałaś i powiedziałaś Powiedzieli, nie. Że, że trzeba przyjechać do Stanów, że hey, trzeba być Elon. dyspozycyjnym. <laughs> Fuck you. <laughs> no, aż tak nie powiedziałam, ale, ale ale. widzimy, że tak tutaj. Ale wow. Japonia, naprawdę, nie? Wow. Elon Musk, nie? Musiałam zrezygnować, no mhm. i słuchajcie, Bo... i naprawdę Ale z ciężkim sercem czy właśnie tak, no wiadomo, że 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 na początku serc. było, że działają ciężko. I to, to jest twoje. Trudno, trudno mhm. z trójką dzieci lecieć do Stanów i, i, i jeszcze z wszystkimi, co narzekają, że no to jak się teraz będziemy porozumiewać? Już w ogóle chyba tylko telepatia zostaje. Ale myślisz, że twoje dzieci rozmawiają z rówieśnikami i mówią, wiesz, moja mama. Dostała pracę u Ilona Maska i, i, i wszyscy się śmieją. <śladanie> tak, tak, to, na pewno. to oczywiście. To znaczy tak, oni jak w ogóle widzą mnie w takim skafandrze, to, to już mówią o rady. <śladanie> Tej pani dziękujemy. <śladanie> Ale y zrezygnować, bo oni mogą działać nieetycznie, czy już działają nieetycznie twoim zdaniem. Czy to jest zbyt. To trudne jest bardzo pytanie? trudne pytanie, bo tak naprawdę każdy działa nieetycznie gdzieś tam na różnych pokładach, no bo... Tutaj się te wszystkie prawa etyczne, one na przykład nie pozwalają nam używać wolnego słowa, bo to już jest nie do końca etyczne, mm -hmm. bo to jest już prawa autorskie. No, do różne końca. tam są problemy. Ale wracając do tematu, tej nieinwazyjności, to właśnie jeden, jedna ścieżka, która dużo by pomogła, na pewno to jest ścieżka tego światła. Natomiast niestety tutaj operujemy bardzo m, takimi. Krótkimi falami UV, krótkimi długościami fal, więc na pewno tutaj trzeba określić limity czasowe, i już tutaj robiliśmy jeden grant, realizowaliśmy ze spółką QLab z Katowic, gdzie projektowaliśmy symulator takiego światła słonecznego i robiliśmy badania w izolacji właśnie jakie limity zrobić żeby tą serotoninę wyprodukować żeby jakby melatonina była na odpowiednim poziomie i te wszystkie hormony na przykład kortyzol hormony stresu nie stwarzały problemu więc to wszystko już mamy przebadane i mam nadzieję, że wreszcie nam się uda to opublikować, kiedy wreszcie będę mogła siąść i te wszystkie wyniki zebrać w całość. A ten symulator światła, to jest glonolampa, to jest to samo, czy nie? Bo już trochę nie, się nie, pogubiłem. Nie, nie, to nie. zupełnie coś. lampa to jest całkiem coś innego, to, Rozumiem, to był jest taki jeszcze pomysł, inny, okay. Tak, to był pomysł tak, futro z mszaku w wodzie Aha. jeszcze ze światłem. I jeszcze się świeci, dobrze. Taki wstęp do futra. No ostra, ostra. Yy, jest ostro, ostro. Ale ja teraz wam już tak zaostrzę, że już po prostu no to... będziecie, będzie wam się to śniło. Jednym ze sposobów, który dałby nagrodę Nobla Polakom, uwaga, zdradzam tutaj pomysł, ale ja go śmiało zdradzam, bo ja chcę, żeby ktoś go zrobił, bo on jest tak trudny do zrobienia. Więc jest to stymulacja światłem, ale poprzez włosy. Czyli trzeba by zrobić jakieś odpowiednie światłowody z odpowiednimi laserami, z odpowiednimi długościami fal, które by poprzez włosy bezpośrednio w odpowiednie rejony przekazywały informację do odpowiednich ośrodków. Nieinwazyjnie, no bo świetnie. Nerwowych. I teraz o co chodzi? Ale że... rozumiem, że chodzi o włosy na głowie. O włosy na głowie. No bo niektórzy tak. są, wiesz, mają dużo różnych włosów. Nie, nie, chodzi o chodzi włosy na o głowie, głowę. bo ja właśnie chcę wytłumaczyć. Mhm. Włos, każdy włos dochodzi do właściwie wychodzi z cebulki włosa. Cebulka włosa ma cztery neurony. Każda cebulka włosa posiada cztery neurony, czyli jakby takie Kable, które idą od tego gniazdka, tak? I teraz wiemy, znamy funkcję dwóch neuronów. Jeden neuron służy do tego, żeby włosy stawały dęba, jeżeli na przykład jest nam zimno albo się boimy. Druga, drugi neuron służy temu, aby nawet jeżeli dotykamy martwą część włosa, gdzieś na końcu, jak ktoś ma długie włosy na przykład, to ma, czujemy, że ktoś nas dotyka za włosy. Więc jest to po prostu neuron czuciowy. A dwa kolejne neurony nie wiemy, co robią tak naprawdę. Czyli my o włosach na głowie wiemy 50%. To, co się uczymy w książkach, to jest to 50%. Na pewno nie służy to tylko izolacji mózgu. No, to by było bardzo głupie, żeby tak tuż przy mózgu, jak mu tu mamy oczy, nos, usta, mamy tyle sensorów, że cała powierzchnia, właściwie większość powierzchni głowy, to jest zbędna, tak? Jestem pewna, że są to sensory, tylko. Właśnie. Tutaj jest pytanie: A. Dokładnie co czujemy przez włosy? B. Oczywiście są teorie, bardzo dużo teorii, ale nikt nie podał pięknego dowodu. Nikt jeszcze naukowo nie odkrył, więc tutaj ja widzę co najmniej jedną nagrodę Nobla. No a później wykorzystać te sensory i poprzez te sensory informacją, tak, tak modyfikować informację, żeby zamiast gdzieś tam wszczepiania chipów poprzez te włosy, które już są. Gotowymi, gotowymi wtyczkami do mózgu. Aha, bo te dwa neurony. Wiemy, że one dochodzą do y, przysadki mózgowej, która jest głównym detektorem, jakby tłumaczenia tej części sensorycznej na elektrochemiczną i na przekazywanie rozkazów dalej. No więc, jeżeli my już to wszystko wiemy, że to ewidentnie wygląda, że jest to sensor, tylko jeszcze nie wiemy jaki. No to by tutaj trzeba coś ciekawego zrobić. Czyli może rozmawiamy z przyszłą bliską. To, to jesteśmy przekonani. Nie wiem I, czy, czy, jest czy przyszło, kto, nie. Ale nie, dwa nie, nie. pytania ale? Przy, przy tych włosach. Po pierwsze, czy to będzie za cały zespół na sierść Bardzo zwierząt skomuniką. też ma, też, jest za, też te cebulki sierści też są zakończone takimi czterema neuronami i czy one odbierają też tak pod po całość. na całym są ciele w tym momencie. Całym ciałem. I to jest pierwsze. Mamy na pewno wąsy, tutaj, wibrysy A, u zwierząt. Wiemy, że mają nawet odpowiednik. Kora baryłkowa jest mhm. w mózgu i wiemy, że to są takie typowo sensoryczne włosy. Także to odkryliśmy u zwierząt. I one też rosną, rosną dosyć długie, prawda? Tak, tak. Bo reszta to jest futro. To już jest inna. No i się funkcja, zmienia, prawda? wymienia. I... No to teraz drugie pytanie, jeszcze ważniejsze. Czego ja się pozbawiam tą fryzurą? Chciałem powiedzieć, że to bardzo niedemokratyczny pomysł jest, bo nie każdy ma włosy na przykład. Ale każdy ma cebulki włosów. Właśnie, ale ja już też myślę, że dlatego nie mam. Dlatego mam taką fryzurę, że utraciłem dużo cebulek w młodym wieku. I czego mnie pozbawiły te moje geny? Albo czego, czego się... cię pozbawią tak naprawdę. Nie no już mnie pozbawiają. To jest naprawdę teraz poważne. Być może to jest poważny problem. Ja chcę zrobić takie eksperymenty, tylko nie wiem, czy mi partner pozwoli, żeby się jedną połowę na łyso zgolić, a drugą mieć takie długie włosy i zobaczyć, czy są różnice w, właśnie w aktywności półkul mózgowych. Ty też powinnaś to jakoś nagrywać na YouTubie albo coś takiego doświadczenia. Ja bym z chęcią codziennie oglądał. Czy w ogóle kanał YouTube doktor to Młodzieńczyków. Oczy... byłby nie. pełen jakichś dziwnych pomysłów. Ale w ogóle zaczynasz od tego, że golisz sobie połowę głowy. Ja od razu też. Kolejne... Ale faktycznie teraz to jest super. Trendy. Macie rację, tak. tak pokazać, że się goli tą głowę i później się jakieś elektrody podłącza, parzy to, tutaj coś iskry lecą, Kolejne wyśmienite. jest takie. Dlaczego ja parzy? Bo sama nie możesz sobie ogolić połowy głowy, tylko ktoś ma się poświęcić. Poza tym, nie, nie, ja bym he, bardzo chętnie się poświęciła. Aha. Tylko jest pytanie, czy nie wyrzucą mnie z domu już za kompletne po prostu. Ale on może ci ogolić tą, tą połowę głowy. <laughs> tak, tak, no jak właśnie. najbardziej. Tak, pomoże. A, I w ogóle, jak już sobie ogolisz tę połowę głowy i partnerowi, i dzieciom. Tylko Serdecznie wam tego życzymy. Jeżeli z partnerem, to, to, to muszą być inne połówki. Tak, oczywiście. <grym> żeby, to jest, żeby było Żeby to, to dobrze jasne. wyglądało to na YouTubie. Poza tym rodzice I, muszą być odpowiedzialni, i, więc i musimy się, mieć dwie tak. półkule tak, przynajmniej. Zdecydowanie, Że była jedna. Pojawi na YouTubie razem z tymi elektrodami przyczepionymi do tej ogolonej części i zobaczy to Ilon, no to Ilon wtedy zadzwoni i powie, ile mieliśmy płacić? <laughs> Raz pięć. To prawda. Too late, Ilon. Too late. Ale jeszcze a propos, a propos tych żywych Oj. cebulek, tych gniazdek, to zauważcie, że ściąganie skalpów to było kiedyś taką dosyć zaawansowaną metodą bojową. Żeby pozbawić wojownika głównej jakby broni. To było zdjęcie skalpu. I to nie ucięcie włosów, chociaż czasem Chińczycy woleli być ścięci, niż żeby im obciąć włosy. Ale faktycznie wojownik przestawał być wojownikiem w momencie właśnie uskalpowienia. Tak. O ile to w ogóle zdołał przeżyć. A to się robiło profesjonalnie, szybko i na raz. Dużo się Karola Karolamania czytał, ale powiem ci, że on to pisał z więzienia. On nie miał, ja wiem, on nie miał niewielkich doświadczeń. Ale doświadczeń. I to w wielu. Twierdził, że w NRD jest tak. dużo Indian. Bo Byłem i jego u muzeum. Wikingów, tak. I u Wikingów były te skalpy. I u oczywiście Indian amerykańskich, północnoamerykańskich. No i też sami wojownicy do dziś dnia, przecież niektórzy, zwłaszcza ci ze wschodu, mają długie włosy w pewnych punktach. Ale mnisi tybetańscy, mhm. oni są bardzo rozwinięci w pewnych kwestiach właśnie umysłowych i oni już nie potrzebują włosów. Czyli Także... wszystko jest przed tobą. Może nie jest tak źle. Też tak myślę. Nie, nie, nie jest to, jest jakaś no. przyszłość. <laughs> je, je, jakoś się uda przetrwać. To, to te kolejne projekty ważne dla ludzkości w perspektywie następnych 50 lat jest to super. Jaki kolejny? Wydaje mi się, że też fajnie byłoby napomknąć tutaj o rolnictwie ekstremalnym, czyli o tworzeniu bioreaktorów. Moim marzeniem jest, aby móc być niezależnym żywnościowo od supermarketów, które nam bardzo zubożają mikroflorę. Jeżeli cała populacja zacznie jeść to samo jedzenie, to my bardzo szybko wyginiemy jako gatunek ludzki. Dawniej każdy w swoim gospodarstwie robił swoje jedzenie, miał o wiele większy kontakt z naturą i właśnie z tymi grzybami, o których tak może pół żartem, pół serio mówiliśmy, ale, mm, ale to wszystko się nazywa na żywi, biodiversity. Bez diversity nie ma survival. I po prostu jeżeli my się wszyscy zunifikujemy i zrobimy się tacy po prostu nie chcę nazwać Instagramowi, ale po prostu tacy wszyscy na, na ten sam bardzo schemat. Bardzo do siebie podobnie. Tak, to boję się, że to wszystko będzie bardzo kruche i nie przetrwamy prób, które nas czekają. Co nas czeka, nie wiem, nie jestem jasnowidzem, ale w najbliższych 50 latach możemy się spodziewać wielu następstw tego, co się dzieje obecnie na świecie, czyli na pewno będą efekty kryzysu, i mm, myślę, że jest to idealny moment, żeby zacząć się zastanawiać, jak zrobić ze, z własnego mieszkania bezpieczny statek kosmiczny. Tak. Co, I, czyli może być statek kosmiczny nawet w bloku z wielkiej płyty? Tak. Tak, właśnie marzy nam się, żeby stworzyć takie metody upraw hydroponicznych, czyli właśnie na takich mediach, że jest tylko woda i na przykład jakieś podłoże mineralne, żeby zoptymalizować produkcję biomasy, żeby też. Każdy z nas jakby mógł mieć swoje i, i tylko swoje jedzenie, wymieniać się je z ciocią Basią, z ciocią Marysią. Ona ma też inne jedzenie, tą kombuczę, którą też hodujemy. Czyli każdy ma inne konsorcjum troszeczkę. ziemne grządki w każdym domu. Mogą być też ziemne, ale sama ziemia, boję się, że nie wystarczy, że musimy troszeczkę do, douczyć się, dostudiować jak można inaczej hodować jedzenie? Nie mówię, że to będą rośliny, bo my mamy cały czas takie podejście, oczywiście ziemskie, no, jesteśmy no tak. ziemianami. I dlatego zapatrzenie się na kosmos i na wyzwania kosmiczne pozwala nam myśleć out-of-box, czyli wtedy. Już nie możemy polegać na tym, że mamy Ziemię, mamy tylko jakiś pył księżycowy, na przykład, który jest jeszcze radioaktywny i w ogóle nie wiemy, czy to nie zabije nam natychmiast naszych tam nasionek. Więc stojąc przed prawdziwymi wyzwaniami, które są w kosmosie, jesteśmy w stanie tworzyć technologie całkiem nowe, których byśmy nie wymyślili, gdybyśmy mieli podejście ziemskie. Czyli trzeba stanąć trochę obok poczuć tak, się tak. nieziemianinem. Tak, a my dzisiaj gościmy specjalistkę od stawania obok. To jest super, żeby stanąć obok, spojrzeć na problem z innej perspektywy. Ale no to jest bardzo, bardzo <laughs> trudne, naprawdę. Tak, i na przykład też e, ciekawą rzeczą jest, e, jeśli chodzi o układy hydroponiczne, akwaponiczne z rybami, e, to jest to, żeby właśnie zautomatyzować procesy, czyli żeby pewne, żeby nie trzeba było być rolnikiem, tylko żeby człowiek mógł normalnie funkcjonować, oczywiście obsługiwać te systemy, ale jedynym jakby zasobem zużywalnym, żeby było światło, czyli znowu, żebyśmy się tylko nastawili na energię elektryczną słoneczną, która po różnych konwersjach zamienia się w jedzenie, zamienia się w lekarstwa we wszystko co potrzebujemy do przetrwania. Ja miałem takie pytanie związane właśnie z lampami symulatorami słonecznymi. Jaka jest szansa, że one już będą dla zwykłych ludzi osiągalne? Osiągalne i finansowo, i życiowo. Kiedy będziemy mogli sobie z arkiem kupić tu taką lampeczkę i spotykać się z Tobą o 2.30 w nocy? I jeszcze być super świeżo ja. To Oczywiście. jakby no w skowrączkę. Jak zegar. Tak. No właśnie, bo te lampy resetują zmęczenie. I faktycznie u nas osoby, które notabene teraz są zamknięte w księżycu, na misji, przepraszam, na misji analogowej są w bazie księżycowej. My tak już sloganami oczywiście mówimy. Natomiast te osoby śpią po 4 godziny na dobę, nie mając o tym pojęcia i one dopiero później wychodzą niejednokrotnie tydzień. Nie wierzą w ogóle, że, że oni... Tak mało spali, i że cały czas mówią, że to jest niesamowite, że oni cały czas czują się wypoczęci, że oni cały czas czują się mm, wspaniale i nie biorą żadnych narkotyków, oczywiście. Nic oprócz no tak, tego światła. Ja zawsze uważam, że tak. to spanie to jest straszliwa strata czasu. Ja też tak uważam. Ile można by ciekawych ale rzeczy robić. Daj nam sobie. znać, jak to coś wyjdzie, bo my z Arkiem byśmy wtedy mogli 8 podcastów w dwa dni nagrać. Tylko musielibyśmy <noise> mieć takich gości, którzy też <noise> tych lamp używają. Ale... No to wystarczy, że tutaj no będziecie właśnie. mieć inną lampę. Ktoś by przychodził zmęczony, po dwóch godzinach już jest gotowy do akcji. Dokładnie. Te lampy są na fazie prototypów i mamy je fizycznie. Natomiast zgadza się, no, jak to zwykle pierwsza faza, ta prototypowa była dość droga żeby zamienić to na produkcję taką masową, to by trzeba zapytać spółki QLab, bo ja powiedziałam, że to jest w ich gestii, jeżeli chcą coś z tym zrobić, to oczywiście jak najbardziej. Jeżeli ktoś chciałby zrobić w tym kierunku, to myślę, że jak najbardziej. Mamy już, myślę, dość dużo wiedzy, która przemawia, że to działa. Jesteśmy w stanie obronić przynajmniej część naszych pierwszych takich założeń, może nie jesteśmy w stanie odmładzać jeszcze ludzi, bo prawda to jest docelowe, żeby móc przeprogramowywać troszeczkę procesy w mózgu. Wspaniale byłoby leczyć problemy z starczycą, no, wpływać na płodność ludzi. Leczyć tutaj w ogóle, już, prawda? tak, tutaj już, ja mam tysiąc, prawda, różnych opcji, które można by wykorzystać, ale no to wszystko wymaga właśnie czasu. Natomiast Lampę, jeżeli umiecie sami robić, to wystarczy dać wam przepis, prawda? I też można zrobić, tylko ona nie będzie pięknie wyglądała, nie będzie miała certyfikatów. No, ale to IKEA może się zajmie tym, żeby ładniej <laughs> wyglądała, prawda? Nie, niesamowite tak. jest to, że rozmawiamy prawie półtorej godziny, a nawet jeszcze nie doszliśmy do tego, co ty, że zbudowałaś analogową stację kosmiczną, <grym> najpierw pod Tarnowem, teraz w Pile, a jest... <grym> Pod piłą. jak to jest? Ja mam tylko jeszcze krótkie pytanie, czy, pętlę jest czasów. czy jest już najlepsza na świecie? Bo w 2017 roku mówiłaś, że chcesz, żeby była najlepszą na świecie stacją kosmiczną? Każda. Niestety, tutaj spokorniałam. Każda jest najlepsza na świecie, bo każda służy do innych celów. I nie możemy, nie możemy skopiować wszystkich baz i pokazać, że nasza jest najlepsza, bo nasza się specjalizuje właśnie w iluzjach czasu, w różnych badaniach, w izolacji. I w tym jest najlepsza. I w tym myślę, że zdecydowanie tak, że, że się specjalizujemy. Czy jesteśmy najlepsi? To niech przemówią za nas publikacje. Bo jeszcze nie jesteśmy w Nature, więc jeszcze cały czas mamy co robić, żeby przede wszystkim sobie udowodnić, że to wszystko, co robimy, to ma taki głębszy sens i jest dla ludzi. Ale dla samych tych uczestników widzimy, że to bardzo pozytywnie wpływa na ich przemianę w ogóle całego życia stylu bycia oszczędzania energii w przyszłości oszczędzania prysznicu na przykład. W czasie tygodniowej misji. Osoby się nie myją pod prysznicem, tylko używają mokrych chusteczek, tak jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W pierwszej fazie oni mówią, że to jest. No, no nie ma szans, żeby być wyczyszczonym takimi chusteczkami, po czym po tygodniu mówią, że jej, że przecież przetrwałem, nic nie czuć ode mnie. Wchodzimy do habitatu, nie czuć, że tam ludzie przebywają, więc da się. I dużo takich ciekawostek wychodzi dopóki się nie spróbuje, to się nie wie. Więc tutaj... Czyli warto, żeby całe społeczeństwo przeszło przez waszą bazę kosmiczną, byśmy byli lepsi. Albo przeczytało książkę, bo nie, nie każdy lubi takie wycieczki. Oczywiście gorąco zachęcamy, bo dla nas to jest ogromna przyjemność poznawać ludzi, to jest. Znowu kopalnia pomysłów, bo każda z osób robi swój eksperyment i my wspólnie musimy wymyśleć, jaka mhm. ty masz specjalizację robienia świetnych podcastów, jak to połączyć z naszą specjalizacją, żeby wyszło coś fantastycznego, prawda? I w ten sposób tworzą się całkiem nowe projekty, a że każdy jest z innej specjalizacji, mhm. więc jest fajnie. Z tymi bazami pozwolę sobie troszeczkę tutaj sprostować. sprostować. Tak. Jak powstał w Europejskiej Agencji Kosmicznej projekt tej percepcji czasu i architektury czasu, to stwierdziliśmy, że nie ma komory chronobiologicznej, czyli właśnie badającej wpływ czasu na procesy fizjologiczne i metabolizm. Były tylko dwuosobowe takie komory, więc dlatego zbudowaliśmy jakby bazę w izolacji od Słońca i od czasu, żeby móc robić praktyczne eksperymenty i testować te koncepty wytworzone w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Baza najpierw powstała na południu, właśnie pod Krakowem. Później ta sama baza została przeniesiona do Piły. Dostaliśmy tam, ja nie chcę wnikać w szczegóły, tak. no po prostu tak się wydarzyło, na północ Polski i do, mieliśmy możliwość właśnie stworzenia całego takiego wybiegu dla astronautów, również w izolacji, właśnie w hangarze, który należał do samolotów wojskowych, bo cała baza jest na lotnisku. A teraz, aha, no i tam mieliśmy spółkę Space Garden, która do dziś dnia funkcjonuje. Dyrektorem obecnie jest Leszek Żachowski, który jest prezesem Space Is More, takiej wrocławskiej spółki. Spółki córki Space Garden, ale już może wnikam za bardzo w szczegóły. W każdym razie ja się od nich oddzieliłam w pewnym momencie, pomimo iż to wszystko jakby inicjowałam i ten zespół zebrałam. Natomiast Lunares, czyli ta baza w Pile, specjalizuje się teraz w bardzo ciekawych rzeczach w paraastronautyce. I też są właściwie jedyni na świecie, więc bardzo się cieszę, że to dziecko mhm. idzie swoim, w swoim kierunku. No, a ja cały czas cisnę właśnie w tą percepcję czasu. Tak jak mówię, no nie popuszczę, dopóki tego się nie, nie zrobi, czy ja, czy ktoś. Nie popuszczę, do, do tego Nobla, co Nawet najpierw. umrzeć nie mogę i mhm. to mnie denerwuje, bo ja już mam 41 lat, a tutaj jeszcze, jeszcze trochę tak. do zrobienia. Ale tak naprawdę, wy troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, Ale... to jest zupełna innowacja, bo wy się zajęliście telemedycyną zanim właściwie ona stała się popularna. To prawda, że akurat tak się wszeliliśmy w nisze. Jeszcze nie całkiem... było takiego słowa. Tak. <grym> <grym> I to jeszcze przed COVID-em, prawda? Więc to normalnie tak jakby ktoś, za... ktoś nas może. O, 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 o... Jak to powiedzieć? powiedzieć, że, że to my zaplanowaliśmy COVID-a i tu specjalnie chcieliśmy granty Uf. na te, wieki. <grym> <grym> Rzuciliście trochę mchu tu, Tu tak, tak i, i tak. tu izolacja, tu ekstremalne funkcjonowanie. Woda święcona Czyli... z kombuczą i, tak, i mamy. Żeby uporządkować, oddzieliłaś się od tego Lunares w Pile tak. i teraz gdzie? E, teraz zamiast mieszkać w swoim domu, wy wynajmuję dom, w którym mieszkam z dziećmi, a ten mój dom zmieniliśmy w habitat. <laughs> także to jest też ciekawe, to że trzeba, ciekawe. trzeba wynajmować dom, żeby swój dom poświęcić na laboratorium, ale, ale ty, no tak musi być. Maria Skłodowska też no miała właśnie. laboratorium swoje w swoim domu tak. i ja się bardzo mocno inspiruję nią. Nawet nie, że tam chcę jakieś noble dostać czy coś, tylko, m, tylko bardziej, że po prostu ona jest niesamowitą kobietą i też się przyczyniła nawet dla tego kosmosu. M, także i Twoje dzieci teraz mówią, mamo, my byśmy chcieli do naszego mieszkania. Przecież nie? każde święta, a, my jedziemy do habitatu. A no właśnie, a mama mówi, nie, bo tam jest habitat. Każda majówka, habitat, sprzątanie, <grym przygotowywanie <grym do misji. No, no po prostu dokład, to jest normalne. No, powtórka <grym <grym z rozrywki jest, tak. No nie ma tej betoniarki, jednak. Nie ma wszystko, betoniarki, no ale mamy już sztuczną inteligencję, także mamy dużo, no. mamy dużo czujników, które trzeba zamontować, lampy właśnie trzeba montować, także dziecko musi połączyć. Czerwony do czerwonego, czarny do czarnego, biały do to, białego. To i do białego. teraz, gdyby ktoś ze słuchaczy albo widzów chciał jakoś się przysłużyć, pomóc, zainspirował się Twoimi historiami, myśli sobie, zrobię w życiu coś pożytecznego, w jakiś sposób pomogę, e, doktor Kołodziejczyk. To co może zrobić? Najlepiej to się spotkać, bo ja muszę człowieka zobaczyć, żeby wiedzieć, co ja mogę z tym człowiekiem zrobić. Może napisać maila. Jeżeli ktoś jest właśnie taki proaktywny, a nawet, nawet pomagamy samobójcom. Ja nie chcę tutaj za bardzo wchodzić na ten temat, ale oczywiście ze względu na dziwne warunki w habitacie, osoby z różnymi schorzeniami, typu depresję, typu ADHD, typu zespoły Aspergera, są całe prawda, różne różne rodzaje tych objawów, po przejściu takiej tygodniowej izolacji m, mają bardzo ciekawe przemyślenia i bardzo ciekawe, myślę właśnie to zmiany w swoim stylu życia. Także czyli, czyli ha takie ciekawe takie rzeczy się, w się w wydarzają. Czy może tak. odegnać myśli samobójcze. Tak? Najbardziej myśli samobójcze, chaj, myślę, odeg odżegnuje skok ze spadochronu, ale bo wtedy człowiek widzi, że mózg. Potrafi powiedzieć, że właśnie na przykład zapętlić, jeżeli cały czas myślimy o samobójstwie, to, to jest tak jak z prądem. Tam, gdzie on często chodzi, tam jest największe napięcie po prostu, a jeżeli gdzieś coś zarasta, już nie jest używane, to tam w ogóle nie, nawet iskra nie przeskoczy. I my w habitacie całkowicie zmieniamy kurs tych wszystkich e, szlaków, prawda, tych potencjałów neuronowych, wkładamy e, ludzi w. Totalnie inne środowisko, sterujemy całkiem innym bodźcowaniem, żeby wszystkie te szlaki nerwowe, które cały czas tam były odtwarzane wcześniej, totalnie przestały działać przez tydzień i nagle włączamy inne ścieżki przewodzenia. I to jest też no, ciekawe, takie wiring. Mieliśmy to. pomysł na twojego YouTube'a, ale ja teraz zobaczyłem znowu program rozrywkowy, taki wiesz, codzienny odcinek Życie w habitacie. Ojej, to by było Pane fantastyczne. sposób to w ogóle jest fantastyczne. No, tak, reality show. Tak, to, reality show w Tylko habitacie że naukowe, a nie taki Big Brother Tak, i to tam, by było on. świetne i takie żeby ludziom pokazywać Czujniki, jak można robota, no, Co można fajnego w domu robić, prawda? I jednak ci ludzie też tam będą się zmieniali właśnie. A tak, ale czy, to, czy taki realistyczny z, z, z Habitatu, który jest teraz w twoim domu, żeby ja nie zakłócił? Tak. Nawet wam mogę teraz pokazać. Ja mam tych astronautów teraz na Świetnie. podglądzie. Na podorędziu. Tak, tak, bo oni teraz teraz mają misję. Um, oczywiście, że mam... teraz na żywca. Na żywca, na zobaczycie świecy. astronautów. Tak. O, wchodzi, wchodzi, wchodzi. Wchodzi, wchodzi. wchodzi, wchodzi o, już wchodzi, coś wchodzi, się, wchodzi, się wchodzi, pojawia. Wchodzi, wchodzi. I znowu musicie wszyscy ze Spotify'a się przenieść na YouTube'a chyba. Mamy ich. I jeszcze ja ich Pokażę mogę słuchać. tak, tak do, do tej tej, do tej, do tej do... O, jest. Pięknie. No i oni o. teraz sobie tam różne rzeczy ciekawe robią. My pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Nie dojdzie no, nie to nie do wiedzą, nich. Nie wiedzą, że tak, ich oglądamy. Tak. Bardzo, nie bardzo wiedzą, się na pewno ucieszą, że byli w Cała pograwie. Polska ich obejrzała właśnie. <laughs> czyli właściwie to już jest reality show trochę, tylko taki tak, i my, kameralny w miarę my każdemu, na telefonie. E, Tak, my każdemu e, z tych osób, a już mieliśmy ich 180, 180 osób prze, przeszło przez nasz habitat. Prosimy, jeżeli ktoś zmienił coś w swoim życiu po takiej misji, prosimy, żeby napisał rozdział do książki, która będzie już za niedługo opublikowana. U, to fantastyczne. Ta będzie miała dużo rozdziałów. Będzie miało, bo jest dużo ludzi i każdy coś 180. innego. Tak, i, i właśnie mówimy, że przekażcie ludziom co doświadczyliście w takim dziwnym środowisku. Tam ściany są srebrne, więc niecodzienne, bardzo zjawisko. Oczy inaczej pracują, hałasy są całkiem inne, bo tam jest cały czas bardzo wielki hałas. Wentylatory, jeszcze specjalnie robimy takie hałasy, nie, nie jak w betoniarce cykliczne, które, do których się można przyzwyczaić, tylko właśnie takie zróżnicowane, które potrafią nawet denerwować. I jak człowiek potrafi sam sobie zrobić ten system, co w słuchawkach mamy, mhm. właśnie niwelowania amplitud. No i tak dalej. I, ale to jest tak, że co tydzień wchodzi nowa grupa, czy są. Czy ci ci, 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 ci um, uczestnicy są rotowani? Zawsze wchodzi nowa grupa. Zawsze wchodzi nowa grupa. My mamy znaczy, misję... nie, łą, nie łączycie grup. Jest grupa, potem ona wychodzi i następna grupa. Tak, tak, tak. Chcemy, żeby było zachowane tak, jak jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ja się nieraz nie czuję jak w Walerianie, że witam co chwilę te, te nowe załogi. <grym> nie wiem, czy kojarzycie tą pierwszą scenę tak. Space Oddity i co? tam wszyscy, coraz to dziwne, <grym> dziwniejsze ludzie. Na przykład teraz mamy Buraka, ma na imię Burak. Subasi, Czyli... który jest Niemcem, ale Rumunem i to jeszcze jest dziewczyną, ale chłopakiem. Aha, Aha. pomyślałem, że jest Turkiem, czy też Turczynką, ale okej. Okay. To może też ma tureckie jeszcze korzenie, ale wiem, <grym> no że tak. pochodzi z Rumunii, żyje w Niemczech, studiuje w Düsseldorfie. Burak, pozdrawiam cię. My również. I Studiuje u nas też na agh -u. jest w ramach Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego studentem, także jest w projekcie razem z nami, stąd go poznałam, no i jest takim typowym genderem, także dla mnie, jako dla neurobiologa jest to fascynujące, bo mamy taką różnorodność różnych ludzi, które, które, te osoby przychodzą do naszego habitatu, że dzięki temu nabieramy powoli coraz to większego takiego obrazu społeczeństwa, im I starsi ta próba, tym i młodzi, tak? dokładnie, a że misje mamy standaryzowane, zbieramy zawsze te same parametry fizjologiczne, czyli ile kto wypije wody, ile kto wysika wody, ile kto wybiega na bieżni, ile mhm. kto y, spalo, spali kalorii, ile kto śpi, ile ma fazy REM, ile takiego snu. Więc my mamy coraz to więcej danych właśnie z takiej różnorodnej populacji. I, i, czy trudno się do Twojego habitatu dostać? Jak trudno? O. Nie, nie jest to trudne, jeżeli się chce. E, czyli trzeba się na pewno mailowo do mnie zgłosić. I e, jaki to jest mail? I to jest <laughs> mail agatamaupaastronaut.center mhm. Również mamy stronę internetową, bardzo polecam, aczkolwiek ona jest bardziej taka pod naukowców zrobiona, ale też tam można się przez formularz e, zgłosić. Jest to strona anglojęzyczna, ponieważ nas interesuje populacja całoświatowa i mamy faktycznie osoby z wszystkich kontynentów. Także to jest niesamowicie fascynujące, że przyjeżdżają do nas ludzie z Kuwejtu z całkiem inną kulturą, przyjeżdżają do nas ludzie z Ameryki, którzy po prostu, oni nie śpią, to są pracoholicy i my podziwiamy, że aha, to już wiemy dlaczego Ameryko jesteś na Księżycu, a my nie. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Także to też jest to zetknięcie kulturowe. no, Fascynująca sprawa. A jaki najmłodszy był uczestnik y, tego? Moja córka. Ta. Czteroletnia. Oczywiście. Bo już chciałem powiedzieć, że trzeba być ale... Nie, ona musiała być, bo ja byłam w Habitacie okay, komandorem no jednej innego. misji. E, I, tak, i, i musiała dziecko Tydzień musiałam wytrzymała. Być, tak. Czyli cztery lata. A najstarszy? Oj. Y, bardzo dobre pytanie. Miał chyba 64 lata. E, mieliśmy też dyrektora sztucznej inteligencji europejskiej, Agencji Kosmicznej. Ja mówię, o, jej, taki wielki człowiek przyjeżdża do naszego skromnego, stuletniego domku. Czyli reality e, show z celebrytami. Jest. Czyli tak, idealnie. Tak. Jest dobrze. No, ja, ja zapraszam Was. Właśnie... Ciekawe, jak wy byście się tak poczuli. Moglibyśmy z sobą nie, nie dać rady. Tak. Ale obdzielnie. jeden drugiego by pytał, ja, co, co teraz czujesz? A teraz ci włożę y, teraz inne Nie no, rozmawialibyśmy, światła. cały czas byśmy rozmawiali. <gry> tak, oddzielnie to byśmy największy, po, Najdłuższy podcast świata byście stworzyli, pobili no, rekord Guinnessa. O czymś takim nie słyszałem. Może to no, jest tak ta też. droga do kariery właśnie. <gry> nikt nie tego nie dobrze. zrobił. A czy jak tam jest? Czy z tej z tego Habitatu, z tej e, kosmicznej misji e, Agaty Kołodziejczyk. Da się zadzwonić do domu, czy właśnie chodzi o to, żeby nie mieć kontaktu ze światem zewnętrznym? My oczywiście wszystkich zachęcamy, żeby ograniczać kontakt z rzeczywistością. Bardzo dużo osób wręcz nie chce mieć kontaktu z rzeczywistością. Oni przyjeżdżają odpocząć. I faktycznie można tam odpocząć, bo są tam całkiem inne problemy. Na przykład problemem jest Zaraz Wam pokażę, ilość dwutlenku węgla. I ilość dwutlenku węgla w habitacie jest realnym problemem. To nie jest udawane na Aha. monitorach, że macie wysoki yy, dwutlenek węgla, tylko faktycznie, zaraz tutaj pokażę, yy, jaka jest jakość powietrza. Yy, no, żółte to jest ok. Mają 1250 ppm dwutlenku węgla. Yy, natomiast ja tutaj szukam takiego ładnego koloru, bo mają w jednym pomarańczowy. Aha. Ale widzę, że. A to dlaczego tak? Bo ktoś zużywa więcej niż może? czy Tak, teraz nie... mają 1200. Natomiast bardzo często załogi mają mhm. nawet do 6000. Mhm. I to jest problem tu i teraz. I jeżeli się tego nie rozwiąże, to będą konkretne konsekwencje zdrowotne, więc. No właśnie, poważne. Tak, i mhm. osoby nie myślą tam, że coś się dzieje z teściową. Tylko czy jak rozwiązać tego. ten problem <laughs> tak. w utlenku węgla. Tak. No Czyli rozumiem, nie że nie trzeba się... przejść jakieś szkolenie przed wejściem na tą stację kosmiczną. Tak, przyjeżdża się dwa dni przed misją do naszego wynajmowanego domu. Mhm. Mam taką zasadę, że nie wpuszczam ludzi na pokład, których, z którymi się nie prześpię, to tak mówię, w mhm. tym samym domu. I... To o tyle jest ważne, że tak jak mówię, człowieka trzeba zobaczyć. Żaden test psychologiczny nie powie mi tyle, ile jesteśmy chwilę. Oczywiście, ja wprowadzam też różne sytuacje, dzięki którym widzę więcej i analizuję więcej. Na przykład idziemy na nocny survival training na kopiec Piłsudskiego, bez Jakiegokolwiek głosu, po prostu w ciszy, idziemy bez światła, bez niczego i patrzymy, jak się ludzie zachowują w grupie, na przykład coś takiego. Później, na przykład, jakąś marsz na orientację, również grupowej, i też patrzę, jak się ludzie organizują, kto ma takie zdolności lidera, kto ma zdolności inne. No i właśnie, dyskutujemy dużo na różne tematy, czasami takie tematy prostopadłe. Te same pytania, co padają na prawdziwej takiej na prawdziwym konkursie na astronautów, czyli na przykład opowiedz o swoich porażkach. Mhm. I patrzymy, jak człowiek opowiada o swoich takich wstydliwych, można powiedzieć, tak. rzeczach. Czy, czy jest pogodzony z tym, czy nie, czy ma problemy w ogóle z wyrażeniem myśli. Więc to wszystko na tych pretestach, przed misją się. Okay. Dobra. Dużo się dowiadujemy o sobie. Takie pytanie, czy czy masz nadzieję, że wśród tych twoich uczestników, takich e, ziemskich astronautów, nie wiem, jakich takich teraz nazwałem, są tacy, którzy naprawdę polecą w kosmos. No, pewnie na Marsa to, to może nie, nie dożyją, chociaż nie wiem, jak ten Ilon będzie działał, ale na księżyc? Mocno wierzę, że tak dlatego że ja tak jak mówię znam te 180 ludzi nie tylko z imienia z nazwiska, ale też z ilości wysikanego moczu i po tym też między innymi poznaję, że niektóre osoby są bardzo zdeterminowane i są w stanie na przykład w ciągu dnia przebiec półmaraton, dzień przerwy, kolejny półmaraton na przykład, żeby tylko pobić rekord. Bardzo ambitne osoby są niektóre i takie osoby na pewno dojdą do swoich celów. A my będziemy latać na Księżyc. Wcześniej czy później to jest, to już nie jest science fiction, to się dzieje. Właśnie wróciłam zresztą ze spotkania w Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie jest propozycja utworzenia polskiego programu księżycowego. I to ma zintegrować cały sektor kosmiczny polski, więc ja bardzo się cieszę, że w ogóle agencja wymyśliła coś takiego fantastycznego. Czyli nie można za dużo sikać. Czy właśnie trzeba więcej? Czy, czy Trzeba więcej. Bo bo tego, nie, tego nie złapaliśmy, czy, czy jest lepiej więcej czy mniej sikać. To jest bardzo, oczywiście ważne pytanie. W zależności jaki będzie system podtrzymywania życia, tyle dokładnie trzeba będzie sikać. Nie mniej, nie więcej. Czyli, czyli my ludzie, tak, my ludzie w habitacie, czyli w takim bezpiecznym miejscu, już nie jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy systemem. Jesteśmy czymś więcej. I bardzo łatwo w małej izolacji poczuć to, że nie jesteśmy sami tylko dla siebie. Ja mam. Wow. Jeszcze takie, bo już niestety musimy kończyć powoli, ale z doktora Gatą to by się tu rozmawiało o kosmosie i. To byłby rzeczywiście najdłuższy podcast na świecie, i jeszcze dłużej. Na, tak. na, ja wam tą lampą rozmowę. poświecę, żebyście o, faktycznie tak, pobili rekord. Recetowali. My no, i bez lampy jesteśmy w stanie porozmawiać, ale. na następną rozmowę tylko o wynikach pracy w tym Habitacie, tak sobie myślę, za jakiś czas. Tak. Myślę, że na pewno byśmy ciekawe rzeczy poruszyli. Właśnie. Ja mam przedostatnie pytanie. Bro, Proszę bardzo, bo ty jesteś najlepszy w ostatnim. Ale, ale to już się naprawdę na tą rozmowę kolejną umawiamy. Tak, tak, Bukujemy sobie czas i nawet jak będziemy znowu czekali pół roku, to my bardzo chętnie. Tak, tym bardziej, mhm. że pół roku w Twoim życiu to prawdopodobnie same nowości, same rewolucje, same nowe pomysły, więc super. Eee, Będzie ja o czym mówić. Pytanie <tytanie> trochę filozoficzne, co by było gdyby to na Marsa leciało się trzy dni, a na Księżyc 200? Dobrze mówię? 200? 200. No, minimum mniej więcej, 200. Tak. Hmm, byłoby lepiej, dużo lepiej, bo po pierwsze na Marsie są o wiele lepsze warunki dobytowania, chociażby grawitacja jest jedna trzecia naszej ziemskiej, a nie jedna szósta. Ale czy dla Marsa byłoby lepiej? Czy dla Marsa, to znaczy yy, pytasz mnie o mechanikę nieba? <laughs> Aż tak daleko. <laughs> Myślę, że Mars jest ale... dość, duży, dość, dość, dość dużym ciałem niebieskim, i tutaj boję się, że nasza Ziemia byłaby przede wszystkim zagrożona, jeśli chodzi o to życie, które mamy tutaj, znaczy, i... jeśli Mars które trzeba chronić. nie będzie Ziemi, to nie będzie Ziemi. Nie będzie A, bo życia ty mówisz o ziemi. tym soft landingu też, tak? Nie, 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 nie ale tak. Co, ja, Aha, po prostu, że szkoda, było mi Marsa, chyba, ze względu na ludzi. Nie, nie możemy Jak, cię zrozumieć. Jakbyśmy byli tak blisko i mogli sobie na tym Marsie jakoś tam mieszkać, to czy to byłoby takie dobre dla Marsa? Ale Mars jakbyśmy ma to... mogli Mars to Mars, Mars, ma jako Mars na nawet razie. nie wie, że nazywa się Mars. Wiecie co? Ja sobie teraz tak myślę, że w sumie może tak patrząc z perspektywy człowieka, że gdybyśmy my tak chcieli być w prawdziwej izolacji, tak jak właśnie na Marsie, ale nieco bliżej, to myślę, że dna oceanów są takim miejscem, które jest równie wielkim wyzwaniem jak Mars czy Księżyc, mm -hmm. gdzie myślę, że no, noga ludzka też mogłaby poeksplorować może nie noga, może bardziej nie wiem, jak to nawet nazwać. Ciało po prostu. Tak, tak. Ale już coś się dzieje w tym zakresie, bo właśnie w, w konsorcjum tutaj głównie jest to województwo zielonogórskie będziemy tworzyć podwodne habitaty. Naprawdę, także o proszę. tym kolejny podcast proszę. No podwodne tak, habitat. zdecydowanie. No świetnie. I to A. już jest taki wstęp też do życia ekstremalnego znacząco bliżej, bo jak tutaj chcesz przybliżyć takie ekstremalne środowiska, to myślę, że to jest kierunek naprawdę przyszłościowy. Mm -hmm. Jeśli chodzi o naszą planetę, oczywiście z pełnym reżimem sanitarnym, żebyśmy nie zanieczyścili jedynego buforu, jaki mamy na ziemi, te, tych oceanów, natomiast tak, zdecydowanie jest to ciekawy, bliski, ekstremalny kierunek rozwoju. Czyli generalnie nie wróżysz nam za dobrze, że, że, że ale to jest jasne, że, że, nam się tej cywilizacji nie uda tak długo przetrwać na tej ziemi, na powierzchni, jak szybko nie zmądrzejemy, na to się nie, nie zanosi. Jest coraz gorzej. Zagrożenie jest dużo i warto się szykować. Tak to mamy rozumieć? W takiej postaci konsumpcyjnej, jaka jest teraz, to rzeczywiście mamy ograniczone zasoby planetarne, ale już coraz to więcej wiemy i właśnie i ta obserwacja Ziemi i te wszystkie satelity, które nam dają prawdziwą informację o realnym stanie, co się dzieje z atmosferą ziemską, z, z globem, z no, oceanami. Myślę, że to przekonuje wszystkich, że musimy zmienić właśnie myślenie, musimy zmienić Filozofię życia, i ja mimo wszystko jestem pełna nadziei, że natura sobie poradziła już tyle milionów lat i że tutaj też znajdzie sposób, chociażby covidami nas wyprostować, bo nie wiem, czy wiecie, ale wirus jak przechodzi z jednego organizmu na drugi, to wyrywa fragment właśnie kodu genetycznego i przyspiesza ewolucję. Także takie pandemie wirusowe bardzo przyspieszają ewolucję. Cieszymy się, że Cię poznaliśmy. Bardzo. Wiesz, bo jakby, ja jakby coś się działo, to wiemy, do kogo dzwonić. Zdecy zdecy zdecydowanie. Mamy ostatnie pytanie. A szkoda, że musimy kończyć, ale nie chcę prze przekraczać czasu takiego, że ponad dwie godziny. Bo później ludzie się boją słuchać. Jak, jak widzą, że ponad dwie godziny, to już nie chcą tak chętnie słuchać. I ostatnie pytanie jest bardzo proste i Krótkie i bardzo prosimy o krótką odpowiedź. Góra jednym zdaniem, a niektórzy dają radę jednym słowem. Jak żyć? Dobrze. O, to jest proste. Myślę, że życie dobrze, nie tylko dla siebie dobrze, ale dla otoczenia dobrze to jest najważniejsze.